Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Ach, to już. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy was bardzo serdecznie. Kamil Gapiński. Za nami pierwszy mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, które odbywają się w naszym kraju, a także w Szwecji. W 2016 roku mieliśmy Mistrzostwa Europy tylko w Polsce. Turniej, który kojarzy nam się traumatycznie z powodu bardzo wysokiej porażki z Chorwacją, która sprawiła, że nie awansowaliśmy do półfinału. Teraz o półfinale to my nawet nie marzymy. Bardzo chcielibyśmy zakwalifikować się do najlepszej ósemki tego turnieju i myślę, że to już byłby duży sukces. Moi drodzy, za nami pierwszy mecz mundialu, mecz, w którym graliśmy z mistrzami olimpijskimi, czyli z Francuzami. Przegraliśmy 24-26 po zaciętej walce, po naprawdę momentami niezłym spotkaniu, ale też spotkaniu, w którym nie brakowało błędów. I o tym wszystkim będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi dzisiaj Dawid Fedeńczak, a więc skrzydłowy Azotu w Puławy, człowiek, który jeszcze kilkanaście dni temu grał w reprezentacji i na ostatniej prostej tutaj spojrzał na listę zawodników Patryk Rąbel i mówi Fedeńczak, no i postawił ich. Przykro mi, Dawid, ale z drugiej strony jesteś z nami, no. No chociaż tyle, no, niestety nie udało się zakwalifikować do tej reprezentacji, ale jesteśmy tutaj z wami, także trzeba wyciągać pozytywy. Mogła być gorzej, na pewno, niż dokładnie być z nami. Mateusz Jankowski, człowiek, który wsławił się tym, że w superzręcznych zniszczył nam ścianę w dawnym studiu, dlatego musieliśmy się przenieść z Domaniewskiej na Konstruktorską. Wszyscy tutaj od godziny przychodzili i dawali mu dary. Tak jak do ołtarza zbliża się procesja z darami, tak wszyscy przychodzili i dziękowali Mateuszowi, że zmobilizował władzę kanału sportowego do zmiany siedziby, bo to jest dużo po prostu przyjemniejsza. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz też ma w swoim CV kilka występów w reprezentacji. Najgorsze, jak na przykład o kimś się pisze jednokrotny reprezentant Polski, bo to tak niepoważnie brzmi. On jest sześciokrotnym reprezentantem Polski. Dawid, ty ile tych meczów żeś udziergał już? No myślę, że jakoś ponad 10 już będzie. Około 14-15 po tych turniejach teraz w Krakowie i Katowicach. Myślę, że trochę skoczyła liczba. Tak właśnie będzie to wyglądać. Moi drodzy, rozpoczynamy taką analizę po tym spotkaniu. Oczywiście będziecie mogli do nas dzwonić. Natomiast ja bym od takiego całokształtu zaczął. Jest niedosyt, bo jak sobie oglądaliśmy ten mecz, to chyba mamy takie wrażenie, że ta Francja to nie był dzisiaj taki zespół, którego przy dobrym dniu nie można by było pokonać. Znaczy, mi się wydaje, że mecz był jak na najbardziej do wygrania. Troszeczkę sobie chyba nie radziliśmy w ataku pozycyjnym, bo to nam gdzieś tam nie przynosiło sytuacji bramkowych. Gdzieś tam często Francuzi nas klinczowali. Ale mecz na pewno mógł się podobać i taki malutki niedosyt, żeby ta reprezentacja urosła, no to zabrakło tego zwycięstwa, bo to był dobry mecz, ale żeby to był wielki mecz, to musiał być zakończony zwycięstwem. Dawid?
No myślę, że chłopaki zostawili kawał serducha na boisku, było widać walkę, no ale widać, że oba zespoły były znakomicie przygotowane do tego spotkania pod względem taktycznym i my pod względem tym, że mieliśmy rozpracowanych Francuzów i Francuzi chyba też mieli nas dobrze rozpracowanych, bo dobrze reagowali na te wszystkie nasze zagrywki. Na pewno żal tego momentu, moi drodzy, kiedy było 23-21 dla Francuzów. Mieliśmy przewagę, mieliśmy nadzieję, że to jest ta chwila, kiedy Polacy spróbują im się gdzieś tam do krtani dobrać. No i co? I przegrywamy tę przewagę. No i niestety przegrywamy przewagę. Gdzieś też takim kluczowym chyba momentem był, gdzie podcięło skrzydła to, jak Sićko szedł, no może nie sam na sam, ale w przewadze szliśmy w kontrze i popełniliśmy faul ofensywny. I zamiast na jedną, to Francuzi znowu odskoczyli na trzy i mecz się powoli kończy. Pisze kibic w kapciorach. Kurna, pomyliłem Łysego z Kowalem. Ty jako, że tam wiesz, Legio za pan brat, to chyba jest okej. Nie mam, spokojnie, przyzwyczaiłem się. Dobrze. Moi drodzy, będziemy sobie to spotkanie analizować, ale też będziemy rozmawiać ogólnie o naszej reprezentacji, no bo zdajemy sobie sprawę z jednego. Patryk Rombel prowadzi tę kadrę już od kilku ładnych lat i tak naprawdę ten turniej to jest takie podsumowanie jego ery. Pamiętamy Euro 2020, gdzie Polacy przegrali wszystkie trzy mecze. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w 2021 roku, gdzie wyglądało to już dużo lepiej i nawet kilka niezłych zwycięstw udało się zanotować. Pamiętamy turniej Mistrzostw Europy sprzed roku, gdzie być może gdyby nie COVID, to te nasze wyniki byłyby lepsze, bo przecież tam były takie sytuacje, że nawet na środku obrony w ważnym meczu grało dwóch ludzi, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie występowali obok siebie w defensywie. No to jest absolutnym kuriozum na tym poziomie, a i tak ta reprezentacja nam trochę radości dostarczyła. Zgadzasz się? Tutaj może nie pytam Dawida, bo mu nie wypada jako kadrowiczowi mówić, ale bardziej Mateusza, że to jest taki test i ćwierćfinał to będzie dla Patryka Rombla zdanie tego testu, a brak ćwierćfinału może oznaczać pożegnanie się z kadrą i zamknięcie pewnego cyklu? Znaczy, ja bym tego tak może nie generalizował, że tu musi być awans do półfinału i tak dalej. To ćwierćfinału. Ćwierćfinału, przepraszam. O półfinale to ja jeszcze nie marzę. Ja marzę trochę wyżej, ale no na pewno Patryk dostał olbrzymie wotum zaufania ze strony związku, kibiców i tak dalej. I to jest, te Mistrzostwa Świata są tak naprawdę kluczowe, bo z tego będzie na pewno rozliczany. Budował tą kadrę, sprawdzał zawodników, miał ku temu wszelkie możliwości. Miał też, wiesz, taki komfort pracy, bo jednak my w Polsce przywykliśmy do tego, że jak nie ma wyniku na jednym czy drugim turnieju, w jakiejkolwiek dyscyplinie zespołowej, to przeważnie trenerowi mówi się goodbye, a tutaj wszyscy wiedzieli, czy jak było to Euro 2020, czy Mistrzostwa Świata w 2021 roku, że nie ma co oczekiwać cudów, że on musi mieć czas, musi mieć pomysł. Patryk jest bardzo konsekwentny, bo ten styl hiszpański, który on preferuje, no ma wielu przeciwników w Polsce, może nieoficjalnie, ale nieoficjalnie nie jeden środowisko mówi, że to jest styl, który zupełnie do Polaków nie pasuje. Z drugiej strony, a propos pracowania, to każdy, kto Patryka zna, mówi, że to jest pracoholik i facet absolutnie nawet nie w 100, ale w 110% tej reprezentacji poświęcony. Znaczy zdecydowanie Patryk jest pracoholikiem i na pewno dużo zrobił dla polskiej piłki ręcznej. Przede wszystkim gdzieś te wszystkie kadry młodzieżowe i tak dalej odwiedza, pomaga, konsultuje, szkicuje tak naprawdę, jak te kadry mają wyglądać, co mają grać, żeby przyzwyczaić ich do gry w seniorskiej reprezentacji, żeby ten przeskok był jak najłatwiejszy dla danego zawodnika i to trzeba mu oddać. Niemniej jednak no, zaczynamy dzisiaj turniej i po dobrym meczu, ale niestety go przegrywamy, tak? Mówię, no to był jeden z lepszych meczów, jakie w ostatnich latach czy miesiącach. No pamiętajmy też skalę wyzwania. Graliśmy oczywiście z mistrzami olimpijskimi. Co prawda u siebie, dokładnie, ale jednak z mistrzami olimpijskimi. Ale mówię, tak jak już mówiłem, no, żeby zagrać dobry mecz, a wygrać wielki mecz, no to są takie małe niuanse, małe szczególiki, które gdzieś na tym zaważyły. No, czegoś zabrakło. Myślę, że zespół był na pewno bardzo dobrze zmotywowany, bardzo, bardzo walczyli, ale czegoś zabrakło. A na analizę przyjdzie czas. Pisze do nas Kuba. Program o ręcznej bez Iwony Niedźwiedź jest jak Wigilia bez Kevina. Słuchajcie, spróbujemy się z Iwoną połączyć, no ale ona musiała być w Katowicach. Ale już jedzie. Jedzie już do nas, tak. Frunie, wynajęliśmy jej helikopter. Co jeszcze? Klaudia. Od lat reprezentacja Polski w piłce ręcznej nie potrafi grać w przewadze. A gdy mamy już przewagę, robimy faul w ataku i tyle. Czy panowie w studiu myślą, że brakuje nam jak zawsze chłodnej głowy? Panowie. Nie, w sumie myślę, że ciężko określić, czy zabrakło chłodnej głowy. No,
Myślę, że Francja też była doskonale przygotowana na te nasze zagrywki w przewadze. Gdzieś tam na pewno oglądali nasze ostatnie mecze i wiedzieli, jak będziemy się zachowywać w tej przewadze, więc myślę, że może trochę takiej zmiany gdzieś innej zagrywki specjalnie pod tych Francuzów przygotowanej, może tego zabrakło. O, proszę bardzo, mamy statystyki z tego spotkania. Popatrzmy sobie spokojnie. Bramki z rzutów karnych, aż 7 Francuzów, 3 Polaków. Druga linia tutaj 4-4, pierwsza linia 8-8. Bramki ze skrzydeł, 5 Polaków, Francuzów, przepraszam, przy jednym biało-czerwonych. Bramki z kontr 5-3 dla naszych rywali. Można jakieś wnioski z tego wyciągnąć? Co tutaj widzimy? No na pewno skuteczność rzutowa, tak? No 70% do 59%, no to jest taka, myślę, że znacząca... Na tym poziomie to już jest duża różnica. Zdecydowanie. My oddaliśmy więcej rzutów, ale te rzuty były no niestety nieskuteczne. Ja się zastanawiam, patrząc na ten mecz, co było naszym najsłabszym dzisiaj punktem? Bo wiadomo, że żeby pokonać mistrzów olimpijskich, potrzeba spektakularnego występu bramkarza. Wiadomo też, że bramkarz często broni tak, jak mu pozwala na to obrona. To znaczy, jak nie ma obrony, to i najlepszy bramkarz może mieć problemy. Kilka piłek Adam takich odbił w drugiej połowie, że myśmy tam podskoczyli w open space, oglądając to spotkanie, ale kiedy też już się napalaliśmy, że wchodzi na ten swój wysoki poziom, to jednak potem czegoś brakowało. Jak ty ten występ Mateusza Adama dzisiaj oceniasz? Znaczy, no na pewno myślę, że łatwiej mu się broniło takie sytuacje jeden na jeden gdzieś z kontry i to było takie ku pokrzepieniu wszystkich kibiców i całego sztabu, całej reprezentacji, ale też było kilka takich bramek, no gdzieś tam piłka wpadła pod ręką, gdzieś wpadła pod nogą, gdzieś troszeczkę się minął. No ale to też są emocje, to jest gra emocji, ale uważam, że Francuzi tak wcale dobrze sobie nie poczynali w ataku pozycyjnym. Zdecydowanie uważam, że ten mecz był grą kontrataków, tak, bo gdzieś najwięcej tych pozycji bramkowych zdobywaliśmy my czy Francuzi w momencie, gdy jeszcze obrona nie była ustawiona, tak? Jak już była ustawiona obrona, no to ciężko nam było, bardzo ciężko. O tym za chwilkę porozmawiamy. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, kogo witamy? Dobry wieczór, Grzegorz z Poznania. Witamy cię, Grzegorzu. O czym chcesz powiadać? A tak naprawdę z Płocka, także Zapek, pozdrawiam. Piękne miasto, coś kojarzę, no. Tak jest. Panowie, bo tak padł temat właśnie, dlaczego tak ten mecz przebiegał. Ja mimo wszystko uważam, że bardzo słaba współpraca z kołem. Że jednak gdyby Kamil Szybczak był, to myślę, że ten atut z przodu byłby mocniejszy. W sensie, jak Francuzi rzucili sobie takich kilka piłek za plecami do koła i naprawdę można było z tym coś zrobić, a mam wrażenie, że zabrakło tutaj z koła. Jeżeli dobrze mi pamięć nie myli, była tylko jedna bramka Gębalin w pierwszej połowie i myślę, że chyba to jakby też zabrakło, żeby tych Francuzów, że tak powiem, złapać na kontakcie. Co o tym myślicie? Tak się szczęśliwie składa, że mamy tu kołowego. To może on odpowie. Tak się szczęśliwie składa. No, ciężko jest mówić o osobach, których nie ma, tak? No, na pewno byłby wartością dodatnią Kamil, ale ta reprezentacja musi sobie radzić bez niego i ciężar zdobywania bramek musi spadać na chłopaków, którzy są teraz na mistrzostwach. Ale też nie był Kamil, mam wrażenie, jakbyśmy całą kadencję Patryka Rombla sobie przeanalizowali, taką postacią tej kadry, którą można by było nazwać kluczową. Jak patrzyliśmy na jego statystyki w PSG, to się momentami łapaliśmy za głowę. On chyba nawet teraz jest najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Natomiast nie zawsze miał jakieś wielkie przełożenie na kadrę, umówmy się. No zdecydowanie, ale na pewno na tle wysokich obrońców i dodać do tego Kamila, nie wiem, tam 2-12, 2-15, 2-8, nie wiem ile tam dokładnie Kamil ma. To na pewno jak wstanie, jak no, się rozciągnie. Tak, na pewno by tą obronę gdzieś tam mógł podziurawić troszeczkę, tak, bo ma olbrzymi zasięg i te piłki do niego mogły trafiać, bo czy Maciek, czy Bartek jak wszedł na koło, no to gdzieś tam bardziej współpracowali na zasadzie zasłony i gdzieś tam odejścia po popularnej Litwie, tak, no gdzieś to nie wychodziło. Każdy ma statystyki, każdy ma analizę i myślę, że Francuzi byli bardzo dobrze przygotowani, tak jak tutaj Dawid powiedział. Do tego meczu jeszcze będziemy sobie wracać, podobnie jak do innych. Natomiast ja jestem ciekaw, bo Dawid, ty jesteś z nas trzech zdecydowanie najbliżej tej kadry
no spędzałeś z chłopakami sporo czasu, walcząc o to miejsce na Mistrzostwach Świata. Jaka to jest drużyna od wewnątrz? To jest taka drużyna, że rzeczywiście ludzie na to zgrupowanie chcą przyjeżdżać, dobrze się razem czują, widzą, jak to wszystko jest budowane przez Patryka i jak ta reprezentacja rośnie. Jakbyś tak trochę nam tego inside'u zdradził. Znaczy ja sobie zdaję sprawę na przykład, że nie powiesz, nie, to jest skonfliktowany zespół, tam się wszyscy nienawidzą, w ogóle nie chcemy na tą kadrę przyjeżdżać, ale jak to wygląda, tak wiesz, oczami gościa, który jednak spędził sporo czasu z nimi? Nie no, na pewno jest mega atmosfera w drużynie, wszyscy stoją za sobą murem. Jednak zgrupowanie myślę, że każdy przyjeżdża z miłą chęcią, no bo jednak występować z orzełkiem na piersi to jednak jest mega wyróżnienie i każdy przyjeżdża z miłą chęcią, nieważne czy coś boli, czy nie, to każdy przyjeżdża na tą kadrę i daje się wszystko. Ogólnie, tak jak pytałeś, no atmosfera w szatni panuje bardzo dobra, każdy żył już tymi mistrzostwami, każdy chciał się pokazać jak najlepiej, szczególnie, że są przed naszą publicznością, więc liczę, że wykręcimy dobry wynik. Mhm. A powiedz... Możemy nazwać któregoś z zawodników takim liderem szatni, takim koniem pociągowym, takim chłopakiem, który ma posłuch i rzeczywiście, jak on mówi, to wszyscy inni w tej drużynie milkną i słuchają? A może nie jeden, może kilku jest takich? Wiesz co, jest kilku liderów. Myślę ogólnie ci tacy bardziej doświadczeni zawodnicy w tej kadrze, no bo jednak są młodzi wiekiem, ale są już doświadczeni tacy jak Arek Moryto czy Chrapek, który jest kapitanem, Krajek, wiadomo, no każdy gdzieś tam z tych liderów, jak powie jakieś słowo, no to wszyscy słuchają i jednak potrafią się zmotywować w tych trudnych momentach. Zastanawiam się nad taką rzeczą, bo wspomniał tutaj Dawid Chrapka. Ty jesteś człowiekiem, który potrafi też się bić w obronie i zastanawiam się, jak ty patrzysz na duet braci Gębalów dzisiaj w defensywie, bo my tych teoretycznie możliwości grania w tyłach na środku mamy kilka. Jak był tutaj Tomek, który lubi się promować i który mówi, co myśli, to uznał przed chyba finałem Ligi Mistrzów w czerwcu, kiedy odwiedziło nas wtedy jeszcze Vive, nie nadążam za tymi nazwami, drużyna z Kielc nas odwiedziła, i wtedy Tomek powiedział, że najlepsza możliwa opcja defensywna to jest on i brat w reprezentacji. Czy ty się z tym zgadzasz? A jeżeli nie, to kto według ciebie może być w tym duecie? Bo jak tak sobie rozmawialiśmy na offie przed meczem, to też zresztą Dawid o tym mówił otwarcie, to nawet jak kombinował Patryk Rombel, to głównie były to ustawienia Maciej Gębala i ktoś, że Maciej jakby był tym pewniakiem i zastanawiano się, kogo do niego dokooptować. Znaczy, tutaj wydaje mi się, że tak jak mówisz, że Maciek jest tym takim liderem obrony defensywy. Tomek ma olbrzymie możliwości do grania w obronie i gra też bardzo dobrze. Tutaj mu nie wolno, broń Boże, czegoś odejmować, ale tutaj tak jak dzisiejszy mecz pokazał, gdzieś tam dwa razy skoczył do bloku i jeszcze mimo to, że ma, nie wiem, 4 metry wzrostu, to i tak gdzieś ta piłka... On jak Hagrid, dwóch najwyższych ludzi na świecie. Jak to gdzieś ta piłka nad nim przelatywała, więc nie wiem, czy zabrakło wyjścia, czy czego, to już sam Tomek musi przeanalizować i ocenić, ale... A nie masz wrażenia, że na przykład w takim spotkaniu to doświadczenie, to liderowanie... to ogranie w Bundeslidze Piotrka Chrapkowskiego by nam się przydało? On chyba się w ogóle nie wszedł. No nie, dzisiaj Chrapek no, nie powąchał, tak, ale tam jest sztab szkoleniowy, oni wszyscy doskonale wiedzą, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jak się czuje. Też na pewno mieli jakieś zadania specjalne, każdy z zawodników obrony, to na czym miał się skoncentrować i tak dalej, więc uznali, że taki duet i... Ja się, wiesz, tak na chłopski rozum zastanawiam, czy nas stać dzisiaj na to, żeby lekką ręką zrezygnować z gościa, który jest mistrzem Niemiec, czyli generalnie najmocniejszej ligi na świecie i gra w tej drużynie. Ale nie zapominajmy, że to jest sport zespołowy, tak? Mhm. I różne formacje, możesz mieć nie najlepszego zawodnika, ale w jakiejś formacji no, nie będzie funkcjonował, tak? Tutaj no, bracia znają się 20 parę lat, więc chyba wiedzą, o co chodzi, nie? Mhm. A Dawid, jak na treningach patrzyłeś, to który z tych duetów tak najbardziej obiecująco wyglądał? Czy to się da w ogóle porównać? A czy może było tak, że każdy, kogo postawiłeś obok Maćka Gębali, to rósł? Nie wiem, czy to był Bis, czy to był właśnie Walczak, czy to był Dawydzik, czy to był Chrapek, jak to? Wiesz co, mamy świetnych środkowych obrońców i ciężko określić, który właśnie wyglądał najlepiej. Najbardziej to myślę, że ten duet braci Gębala był najbardziej zgrany, nie? No ale jak ktokolwiek by nie wszedł, czy to właśnie Walczak, czy Bis, czy Dawidzik, no to myślę, że zagrali też by dobre zawody. Jednak mecze są najlepszym sprawdzianem do tego, kto gra jak w obronie. Na treningach jednak nie pokażesz tego pełnego potencjału. Mhm. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Kogo witamy? Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Paweł z Wielunia.
No, mój ulubiony handbalowy ośrodek w Polsce, Wieluń. Witam cię, Pawle, co tam? Wieluń, dzień dobry, dzień dobry. Ogólnie pierwsze co chciałbym, że tak powiem, pochwalić. Super gry akurat reprezentacji polskiej. Pierwsze, akurat wydaje mi się, że poza środowiska handbalowego może wiele osób nie wierzyło w naszą reprezentację, ale wydaje mi się, że środowisko handbalowe raczej było, że tak powiem, przeciwko tym, że tak powiem, bukmacherom. Raczej wierzyło, że tam może, tam się może wydawać, czy to remis, czy zwycięstwo pierwsze, więc no, mamy dobrą reprezentację, powalczyliśmy z Francuzami. Druga sprawa, Francuzi też nie pokazali jakiegoś no pięknego handbalu, którego się my spodziewaliśmy, i to jakby z wielu przypadków może wynikać. My mogliśmy mieć super grać w obronie, Francuzi mogli mieć niedyspozycyjność. To już, że tak powiem, zweryfikują kolejne dni turnieju. No i słuchaj, mistrzowie świata w piłce nożnej, Argentyńczycy też przegrali pierwszy mecz, więc kto wie, co się dalej wydarzy. To nawet nie jest kwestia pierwszego meczu, tylko bardziej znaczy, no, pokazaliśmy to, że te reprezentacje, którą budował ten Rombel na te mistrzostwa, na razie pokazała to, co, jak nie wiem, czy ktoś oglądał monolit tutaj z państwa, ale że mamy walczyć, mamy gryźć, mamy zostawić krew, to na razie jest. Mm-hmm. Do tego dochodzą, że tak powiem, dochodzi walka o każdą piłkę. Przegraliśmy dwoma bramkami, więc to nie jest mistrzami miejskimi. Jest na razie, jakby są dobre jakby to powiedzieć, zapowiedzi na kolejne mecze z Słowenią. Tak naprawdę, jak ktoś ze środowiska piłki ręcznej wie, dla nas świeci mecz z Słowenicami i jakby dokończenie z Arabią, i potem jakby będziemy myśleć dalej. Pytanie mam do gości, co myślą o tym, że Michał, jeżeli dobrze, Michał Olejniczak szedł tak szybko, choćby w pierwszej połowie, bo Jędraszczyk szedł bardzo szybko, jako młody zawodnik wszedł bodajże w 7 minucie pierwszej połowy. Czy drugiej? Zastąpił go. Pierwszej czy drugiej? Pierwszej, tak. Okay, bardzo szybko wszedł. Jakby debiut na mistrzostwach, był na takiej dużej imprezie, debiut jakby z taką mocną piłką ręczną, jeśli chodzi o światową piłkę ręczną. Bardzo szybko szedł. Zastanawiam się, dlaczego. Czy któryś z was się zastanawiał? Znaczy, słuchaj, mi dzisiaj rano Michał Olejniczak wysłał zdjęcie swojej kostki i tam ciągle nie jest tak, że ta noga jest w 100% zdrowa. Wiesz, było wiadomo, że on będzie grał, natomiast też nie wiemy, czy on nie dał sygnału sztabowi medycznemu w trakcie tego spotkania, że coś jest nie tak na przykład, prawda? Mogło tak być. Być może się połączymy z Michałem, bo ja tutaj gdzieś jestem z nim na łączach, być może będzie okazja, żeby z nim jeszcze dzisiaj w trakcie tego Hyde Parku pogadać i wtedy on sam na to pytanie najlepiej odpowie, siłą rzeczy. Bo jakby mam trzy pytania. Drugie pytanie jest takie do zawodników obecnych, jak określają poziom dzisiejszej reprezentacji względem tego, ponieważ reprezentują tutaj swojego stawiania w Superlidze. Jak określają poziom tej, jeśli chodzi o zawodnicy tutaj tego meczu? Osobiście tak szczerze, żeby powiedzieli, jak to wygląda ich profesjonalnym okiem. I do trzeciego pytania, jakbym mógł dojść, no to po odpowiedzi drugiego. Nie, pytania. Słuchaj, zadaj od razu, bo za 3-4 minuty będziemy się z Iwoną łączyć z tego, co mi na ucho mówią, tak zadaj od razu. Trzecie pytanie, no to co sądzicie, że tak powiem, po tym meczu, jakie są wasze przewidywania po tym meczu na, że tak powiem, dalszą część turnieju? Oraz to, jak widzicie, czy takie jest moje pytanie takie ogólne, czy piłka ręczna po tych mistrzostwach może uzyskać ten status, który miała po 2007-2009 roku. Na tym zakończę. Pozdrowię jeszcze wszystkich, że tak powiem, zawodników z Wielunia, z województwa łódzkiego, zwłaszcza, że akurat mamy reprezentanta tutaj z województwa łódzkiego. Pozdrawiam. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, chłopaki. No to wracając do poziomu spotkania, no to uważam, że poziom był bardzo dobry, no bo graliśmy z mistrzami olimpijskimi i wielce utatuowaną drużyną, także ten poziom był naprawdę wysoki. Jest z czego na pewno wyciągać plusy, no bo było kilka świetnych momentów, które mogą właśnie dać nam na przyszłość to doświadczenie właśnie z takimi mocnymi ekipami.
i myślę, że te mecze ze Słowenią na pewno, ze Słowenią i z Arabią będą już zupełnie inne. To ciśnienie też trochę zejdzie po tym pierwszym meczu otwarcia i będzie tylko lepiej. Mhm. Znaczy ja... Okej, graliśmy z mistrzami olimpijskimi, to był trudny mecz dla jednych i dla drugich. Takie mecze walki, no one gdzieś tam nie są aż takie przyjazne dla oka, gdzieś pada mało bramek, bo jest mnóstwo walki i gdzieś tam przepychania się na boisku. Niemniej jednak nie pękliśmy na pewno w tym meczu, gdzieś tam to nie był spokojny mecz dla Francuzów. Myślę, że nasz zespół może uwierzyć w to, że może stawiać czoła wielkim tuzom piłki ręcznej i to będzie takie, pokrzepi ich to i po prostu na następny mecz już wyjdą jak po swoje, na każdy kolejny mecz wyjdą jak po swoje i życzę im, aby wyjechali z Polski do Szwecji. Mm-hmm. Tomek Gębala pisze, jeszcze jesteśmy w szatni, nie zdążę się połączyć, bo z kolacji to nie ucieknę. No dobrze, to jest rozgrzeszony. Rozegranie. Bo brakowało nam... Poczekaj, bo jeszcze było pytanie, czy piłka ręczna może wrócić na takie salony, na jakich była po 2007 roku? Ja wcale nie mam wrażenia, że była na salonach, jakby się nad tym zastanowić, bo gdyby była na salonach, to byśmy wykorzystali w 2007 i 2009 roku ten boom, a wcale żeśmy go nie wykorzystali, bo nie było następców. Ale no nie było następców, tutaj może się zgodzę, ale też... Tamta kadra, jak osiągnęła ten wicemistrzostwo świata, to była stosunkowo młoda kadra. Tam Karol czy Grzesiek Kaczyk, oni mieli po 26-27 lat, więc jeszcze kupę lat grania przed sobą i trzymali ten równy poziom na pewno, ale też trwało to kilka lat, zanim gdzieś tam nasza kadra weszła na ten topowy poziom i byliśmy reprezentacją, z którą wszyscy się liczyli. To ku pokrzepieniu serc zadam ci pytanie. Wiesz, ile jest na tym mundialu młodszych od nas kadr? Ale ty masz ściągi. Nie ma, ja się po prostu przygotowałem do programu. A ty się przygotowałeś do programu. Ja nie jechałem, bo tutaj musimy Mateusza usprawiedliwić, że on od razu po meczu, po sparingu w Ostrowie Wielkopolskim jeszcze w ogóle w dresach wskoczył do samochodu, żeby tu zdążyć. To ja ci mogę powiedzieć, wiesz, i jakimi drogami jechałem, nie? Odpowiem. Otóż jedna, czyli jesteśmy drugą najmłodszą kadrą na tym turnieju. I to jest fajna informacja, bo to jest trochę nawiązanie do tego, co ty mówisz, że my będziemy pewnie w następnych latach rosnąć, szczególnie jak, moi drodzy, słuchamy tych historii, jak wyglądają młodzi, zdolni. Nawet tutaj Andrzej Widomski, który już ma przecież za sobą epizod w kadrze, który trenuje na co dzień w Opolu z Mateuszem. I Mateusz mówi nam tutaj, że to jest chłopak, który ma wszystko i za jakiś czas może być lekiem na to zło prawego rozegrania, gdzie oczywiście nie zakładam, że Michał Daszek jest złem, ale chodzi o to, jak wiecie, że jest to skrzydłowy przesunięty z konieczności na tę pozycję. I dzisiaj to było widać, bo myśmy w ogóle nie oddawali rzutów z prawego rozegrania. Nie było chyba żadnej sytuacji. Mówmy się, no, grasz przeciwko mistrzom olimpijskim i już masz 1/3 drugiej linii wyłączoną z gry. No ale to też taktyka była jakoś tak dobrana, żeby, o czym Francuzi doskonale wiedzieli, że tam Szymon będzie gdzieś tam w dużej mierze decydował o rzucie z tyłu, o zagrożeniu. Fajnie się wprowadził, natomiast uważam Jędraszczyk gdzieś tam fajnie wszedł, dał fajną zmianę. Zrobił wejścia, kilka takich fajnych rajdów i to jest na pewno im plus. I tylko mówię, no... muszą uwierzyć w siebie, że mogą i naprawdę to było dobre. Czy to jest tak, że nasza druga linia i to, jak my jesteśmy groźni dla rywali, jest zależne od dnia Szymona Sićki, czy aż tak byście tego nie spłycali? No bo dzisiaj też wszedł za niego Ariel Pietrasik i kilka razy pierdyknął tak, że aż żeśmy też się podnieśli z naszych krzeseł. Nie, no myślę, że Ariel też właśnie dał fajną zmianę Szymonowi, więc to nie jest też zależne od tego, jak Szymon odpali. Też tak jak wspominał Mateusz, Piotrek też wprowadził trochę ożywienia. Parę akcji jeden na jeden było świetnych w jego wykonaniu. No wiadomo, no brakowało też trochę tego rzutu z drugiej linii w sprawie połówki, no ale wiadomo, że Michał nie jest zawodnikiem też, który często rzuca z tej drugiej linii. On jest właśnie bardziej do grania jeden na jeden i do tworzenia sytuacji innym zawodnikom. Z tego co wiem, w Katowicach, odległych o kilkaset kilometrów od Warszawy, jest pewna dziewczyna, panna o imieniu Iwona, która szykuje się do tego, aby tutaj zdać nam relację z, powiedziałbym, miejsca zdarzeń, z pola bitwy, z meczu Polska-Francja. Droga Iwono, czy już jesteś? Czy możemy z tobą pogadać? Jest Iwona, dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Ja was w ogóle bardzo słabo słyszę. Jankę, stęskni. Tak. Tęskni za tobą. Bardzo.
vice versa. No, jak mecz? Jak to się oglądało ze Spocka? Jakie wrażenia? Dawaj, opowiadaj. Wiecie co? Było cudownie. Myślę, że z punktu widzenia współorganizatora, po pierwsze, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego meczu niż taki, jaki rozegrała reprezentacja Patryka Robla z Francją. Chyba każdy miał świadomość tego, z kim my w ogóle dzisiaj gramy i z jakiego formatu drużyną się mierzymy. A mimo to chyba do 58 minuty cały czas mieliśmy nadzieję, że może chociaż remis, może chociaż jeden punkt na dzień dobry. Myślę, że to byłby wtedy wymarzony scenariusz. No ale wygrał zespół lepszy. Z przebiegu całego spotkania też to zasłużone zwycięstwo Francuzów, bo nam się ciężko grało. To nie, myśmy nie byli lepszym zespołem od Francji, ale magia tego spotka, magia kibiców, magia w ogóle tego meczu, pierwszego meczu sprawiła, że ten zespół bił się jak równy z równym, z sześciokrotnym mistrzem świata, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. A jakbyśmy tak, wiesz, przeanalizowali krok po kroku, to z takiego czysto handbalowego punktu widzenia, czego tobie zabrakło? Tej zimnej krwi, kiedy mieliśmy przewagę jednego zawodnika w końcówce meczu i przegraliśmy ją 0-2, lepszej dyspozycji bramkarza, lepszej gry z kontry. Co tam według ciebie było kluczem do tego, że to jednak Francja podniosła 2 punkty z tego meczu, a nie my? Ten pierwszy moment, o którym wspomniałeś, to kiedy mieliśmy przewagę jednego zawodnika i tak naprawdę straciliśmy w dosyć prosty sposób 2 piłki z rzędu. To był taki moment, w którym gdzieś też, wiecie, z tyłu głowy u zawodnika pojawia się taka myśl, bo on od samego początku oczywiście chce wygrać, ale ma świadomość, z jakim rywalem się mierzy. I moim zdaniem to był taki przełomowy moment, który spowodował, że raz nie udało nam się już dopaść Francji, a dwa chyba też nam trochę podcięło skrzydła, no bo ja wiem, czy to był, czy to, bo to ani nie były ani jedna, ani druga akcja, to nie była akcja dobrze zagrana, to było szybko, to było tak na, no wiecie, no coś tak jak powiedziałeś, no trochę zabrakło tej zimnej krwi, trochę zabrakło takiego wyrachowania. No ale i tak, ja jestem przeszczęśliwa naprawdę, bo wydaje mi się, że jutro stracę głos, darłam się tutaj od pierwszej minuty i w ogóle pięknie tutaj było dzisiaj w Spodku. No właśnie, bo myśmy sobie tak oglądali tylko, wiesz, te rzuty kamery na trybuny i nawet tak parę razy zrobiliśmy takie, ajć, kurczę, fajnie by tam było być teraz. Słychać było cię, Iwonka, słychać było cię tutaj w Warszawie. Powiem ci tak, siedziałam w takim odosobnionym miejscu, ale sądząc po tym, jak głośno się darłam, to jestem w stanie w to uwierzyć. Czyli poznali się na tobie, od razu cię do odosobnionego pokoju po prostu zamknęli, rozumiem. Musieli trzymać Iwonkę w zamknięciu. Żeby ten śmiech trochę wyciszyć. Wiecie co, nie dziwię się, że mieliście takie uczucie, bo naprawdę było całkiem już sporo ludzi na ceremonii otwarcia i ten Spodek, zresztą rozmawialiśmy o tym, mam nadzieję, że włodarze województwa śląskiego i Katowic, których jestem ambasadorem, nie obrażą się, ale ten Spodek nie jest najprzyjemniejszym obiektem do organizacji imprez. Mogą się o tym przekonać dziennikarze, którzy tutaj przyjeżdżają. Naprawdę jest tutaj, trudno się tutaj pracuje, ale to miejsce ma w sobie tak ogromną magię, że dzisiaj, nawet kiedy w połowie jeszcze był pusty, i speakerzy poprosili, żeby dali się usłyszeć ci, którzy już przyszli do tej hali. Tutaj było tak głośno, taka wrzawa była. Tak już było czuć, że te mistrzostwa się zaczęły. Że, co wam mogę powiedzieć, no żałujcie, że was tutaj nie ma. Ja ci powiem tak, będąc w Spodku na finale Mistrzostw Świata siatkarzy, absolutnie się z tobą zgadzam. No są takie magiczne miejsca. Słynna Blaszak Arena w Płocku, która mogła 1300 kibiców, a jak się dobrze upchało, to tam 1400 zmieścić. Wiadomo, gdzie jej do Orlen Areny, ale jak tam to wszystko ryknęło, to aż się... Ty grałeś w Orlen, jeszcze trafiłeś na Blaszak? No, oczywiście. No to wiesz, jak tam było. Są takie po prostu miejsca, które może rzeczywiście, czy dla dziennikarzy, czy dla VIP-ów nie są super ekstra, ale z drugiej strony no mają tą swoją magię i Spodek absolutnie tą swoją magię ma. No, oczywiście musiałeś wspomnieć... Ty jako pustyni rasowy musiałeś wspomnieć Blaszak Arenę. Dobrze, ale gdzie jest pytanie? Nie ma pytania. Nawiązałem do twojego tekstu, ale jest pytanie, idąc do przodu. Słowenia to jedyny zespół z tego europejskiego topu, który...
Ktoś tam krzyczy. Jedyny zespół, jeszcze raz powtórz, bo... Jedyny zespół z europejskiego topu, którego udało nam się pokonać za kadencji Patryka Rumbla. I czy myślisz, że w sobotę około godziny 22:10 powiemy, że to jedyny zespół z europejskiego topu, którego udało się pokonać za kadencji Patryka Rumbla dwa razy? Ja myślę, że to będzie tak samo trudny mecz, jak ten dzisiejszy z Francją. No nie, trochę łatwiejszy chyba. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, tak. Moim zdaniem Francja dzisiaj nie miała jakichś turbo super broniących golkiperów. To raczej myśmy obijali Francuzów. Dla mnie Gerard miał tak znakomicie rozpisanego sicia, dacha. W zasadzie Olej chyba tylko, dopiero potem Sicio i Ariel zaczęli coś zdobywać z drugiej linii, ale generalnie ja uważam, że myśmy mieli dzisiaj lepiej grających golkiperów. Poza tym, to jest, może, znaczy nie wiem, zgadzacie się ze mną, albo może ja jestem zapatrzona w Adasia Morawskiego, nie wiem. Znaczy wiesz, powiem ci, że statystycznie to chyba nie do końca. W pierwszej połowie, z tego co pamiętam, no. Gerard miał 34, a Adam 18. No tak, ale no wiem, tak, o co ci chodzi, tak, że okay. On miał trochę łatwiejsze te piłki do bronienia w wielu sytuacjach. Dokładnie o to mi chodzi. Tak. Nie chodzi mi o suche liczby, tylko... O, już mam bardzo słabe połączenie. Bo one oczywiście świadczą na korzyść Francuzów, ale patrzę na jakość rzutów, które myśmy kierowali w kierunku francuskiej bramki. Mhm. I ja myślę, że Gerard bardzo często nie musiał nawet wykonać dwóch kroków w lewo, ani kroku w prawo, żeby zanotować skuteczną interwencję. No dobra, a po czym wnosisz, że ta Słowenia będzie równie groźnym rywalem jak Francja? Bo myśmy tu jednak chcieli ku pokrzepieniu serca uderzyć, że to powinno być mimo wszystko trochę łatwiejsze spotkanie. No już ci mówię, dlatego że to będzie, że ten mecz będzie zupełnie inaczej ważył. Myśmy dzisiaj zagrali na ogromnym luzie, tak mi się wydaje, z Francuzami. Bo myśmy dzisiaj wyszli z pozycji underdoga, zespołu, który absolutnie nic nie musi, gra u siebie, może się tym delektować bez żadnej jakiejś większej presji. Oczywiście jestem przekonana, że myśmy chcieli to spotkanie dzisiaj wygrać, natomiast wydaje mi się, że to ze Słowenią ono będzie ważyć dużo, dużo więcej. Dobra, Iwonka, jesteśmy... No nie, dokończ myśl, oczywiście, proszę, mów. I chociażby przez ten pryzmat myślę, że będzie nam się równie ciężko grało. Poza tym, wiecie, to nie jest taki zły zespół. Znakomici obrotowi, znakomity środek rozegrania, znakomita lewa połówka. Jedyne chyba co, chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że mają gorsze, bo Michał Daszek dzisiaj był trochę niewidoczny, no to jest ta prawa strona. Dobra, Iwona, bo widzę, że tam jacyś goście już powoli składają ten spodek, zaraz zgaszą światła, przyjdzie pan Roman, zarządca, i cię wypędzi, nie chcemy, żeby to się na wizji wydarzyło. Przesyłamy ci miliony buziaczków i jesteśmy w kontakcie. Też wam wysyłam. Pozdrawiam was. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, że byłaś z nami. Panowie, Polska-Słowenia, to jest mecz, na którym się możemy skupić, bo jeżeli nie znacie zasad, to wyglądają tak, że z każdej z grup wychodzą trzy drużyny. Czyli tylko jedna odpada. I te trzy wpadają do grupy z innymi trzema. My wpadamy do grupy, w której są Hiszpanie, Czarnogórcy między innymi. Kto tam jeszcze jest? Chile i Iran chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, w Iranie też grałem w piłkę ręczną, a nie tylko w siatkówkę. No i clue jest takie. Liczą się wyniki oczywiście w tej drugiej rundzie z tej pierwszej rundy. Czyli prawdopodobnie awansujemy z Francją i Słowenią. Więc dobrze byłoby chociaż tę Słowenię pokonać, bo wtedy w tej drugiej rundzie mamy dwa punkty. I przed sobą mecz z Hiszpanią, Czarnogórą oraz jednym z tych gorszych zespołów. I teraz z tej sześciodrużynowej grupy do ćwierćfinału wychodzą tylko dwie drużyny. To jest bardzo, bardzo ważny mecz z tą Słowenią. Ten ciężar gatunkowy, zgadzam się z Iwoną, że to będzie większy, bo dzisiaj mogliśmy, a w sobotę musimy. No zdecydowanie musimy, tak. To jest turniej, no i też Patryk na pewno był przygotowany i na Francję, na pewno zespół jest bardzo przygotowany na Słowenię, ale tutaj jest kwestia, jak zespół zniesie ciężar gatunkowy tego spotkania, tak? Tutaj, tak jak Iwona powiedziała, że może gdzieś było trochę więcej luzu, tam musi być wszystko perfekcyjnie. Tam nie ma... Nie ma szans, nie ma czasu na błędy. No dzisiaj błędy w przewadze kosztowały nas punkt, a może i nawet dwa. A w meczu ze Słowenią taki przestój czy takie błędy będą nas kosztowały, no,
może nie odpadnięcie, ale bardzo duże kłopoty w grupie kolejnej. Jak na to patrzysz, Dawid? Myślę, że mentalnie na pewno chłopaki udźwigną to spotkanie ze Słowenią, z tym akurat nie będzie problemu. Jest to dla nas ważny mecz, no bo wyjście z 2 punktami daje nam dużo korzyści w tej następnej grupie. No wyjście z 0 praktycznie byłoby pogrzebaniem marzeń o ćwierćfinale, no bo musielibyśmy pokonać Hiszpanię, Czarnogórę, no i kogoś z pary Chile-Iran. Ładny tak mix zrobiłeś. Chilan. Może Chilan by tam z nami powalczył, ale Chile i Iran raczej nie powinny. No. No i dlatego to spotkanie będzie miało, tak jak wspominaliście, wysoki ciężar gatunkowy, ale chłopaki to udźwigną, jestem tego pewny. I zaraz do tego meczu wrócimy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym do Dawida zadać pytanie. Dawaj. Proszę. Dawid, jak się czujesz z tym, że twój najlepszy przyjaciel, Sebastian Turgut Suchy, odpuścił swoją karierę, żebyś ty mógł wynieść się na szczyt swojej własnej kariery? Rozumiem, że ta osoba, to ten nasz słuchacz, który teraz dzwoni, oddał ci nerkę, co takiego poświęcił, nie, że ty możesz grać, a on nie mógł, bo to ciekawe. Wiedziałem, że to pytanie będzie, bo chłopaki już mnie uprzedzili przed i powiedzieli, że będą się dobijać na linie. To jest mój przyjaciel, który zawsze właśnie twierdzi, że dzięki niemu tylko gram w piłkę ręczną na takim poziomie, bo on za dzieciaka odpuścił swoje miejsce, żebym ja mógł grać w Pogoni. Mówi, że gdyby nie to, to... Zauważył w tej potencjał po prostu. Tak, mówi, gdyby nie to, to on by grał w Pogoni, ale on był dla mnie taki dobry, że on odpuścił dla mnie to miejsce i dlatego tylko ja jestem... To musiałbyś... Nie byłeś zły na niego, że się na mundial nie załapał w związku z tym? Mogę coś jeszcze powiedzieć? Proszę. Nawijaj. Freddy, kocham cię najbardziej na świecie, cieszę się, że tam jesteś, jesteś najlepszy, no nie? I tylko jeszcze chciałbym o jedno zapytać. Dawaj. Czemu tą panią Iwonę doprowadziliście na kamerce, jak ona w ogóle była chyba pijana? Ona była pijana. Nie, Iwona nie pije alkoholu, co ty, tylko narkotyki bierze, także musiałeś... Ciężkie. Ciężkie, musiałeś się pomylić. Heroina owszem, ale gdzie alkohol? No dobrze, tu widzę, że impreza wjechała mocno. Słuchajcie, wracamy do tego meczu Polska-Słowenia. No trochę się śmialiśmy, że najlepszy zawodnik ich to jest na ławce, czyli trener Uroš Zorman, przez lata wybitny środkowy rozgrywający, czy to w Kielcach, czy to w Słowenii, czy to też no, zdolny trener, który właśnie nabierał szlifów przy kieleckich szkoleniowcach. Ale tak, no wygraliśmy z nimi ten mecz, potrafimy z nimi grać, gramy u siebie, mamy ten atut spotka, no kurde, musimy to spotkanie wygrać, panowie. No wszystkie znaki wskazują na to, że tak będzie, no... Ja, co mogę powiedzieć, no, to się okaże się wszystko w sobotę. Ciężko jest, bo to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów. No, z fusów, no jasne, byśmy chcieli, żeby Polska wygrała, ale to jest sport, no, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać i tutaj kto będzie miał większe gdzieś tam zasoby cech wolicjonalnych, to poniesie tą reprezentację do zwycięstwa. No. A powiedz, gdybyś dzisiaj był Patrykiem Romblem i miał zrobić takie, wiesz, 10-minutowe podsumowanie meczu z Francją i zwrócić uwagę na to, co trzeba poprawić przed Słowenią, to co ty byś mi tam zadał, mój drogi? Co ja bym zadał? No ty, no, z Patrykiem się nie połączymy, więc ciebie słucham. Co, nie wiem, no nie chcę wchodzić tutaj w buty szkoleniowca, no bo my to tak naprawdę już wszystko mamy, tak? To są drobne niuanse, to gdzieś ktoś źle zaatakuje, ktoś za szybko pobiegnie, ktoś nie zrobi takiej dokładnej zasłony i już gdzieś ta gra w ataku się troszeczkę sypie, ale no na pewno też nie możemy naszej gry opierać na tym, że będziemy oddawali wszystkie rzuty z lewej strony, a z prawej strony Michał będzie do podawania piłek, no bo każda reprezentacja nas odczyta. Uważam, że musimy stwarzać zagrożenie z każdej pozycji i z każdej pozycji musimy być groźni. No. Szymon w drugiej połowie więcej się chyba wiązał, wskakiwał w obronę i nic nam to nie dawało. Wszedł Ariel Pietrasik, oddał rzut bieżny, złamał gdzieś tutaj, zagrał z wodem, wjechał, rzucił, wszedł Jędraszczyk, też złamał schemat, poszedł jeden na jeden i to nam dało korzyści, tak? A taki schemat, zagranie, nie wiem, jakieś krzyżówki, wyprowadzenie Szymona do rzutu, okej, okay, to wyjdzie raz, drugi, trzeci, ale nie wiem, na 10 prób może dwa razy było skuteczne. Zbyt czytelne też dla rywali. Wszyscy też wiedzą, jakim potencjałem dysponuje Szymon i
tam we Francji też nie są ułomki, tak? Doskonale wiedzieli, jak mają się przeciwstawić. No, Michał Daszek, mimo swoich super warunków szybkościowych, no, to jest skrzydłowy przesunięty na rozegranie, tak? Mimo, on może grać pięknie, wspaniale i tak dalej, ale no, na tym poziomie, gdzie są topowi obrońcy światowi, no to jest mu ciężko. No. Mhm. Dawid, jak ty uczestniczyłeś w zgrupowaniach kadry, jak widziałeś te treningi, to na co Patryk Rumbel zwraca najbardziej uwagę i nie przyjmuje odpowiedzi na wszystko? Czy są takie elementy gry, które on zdecydowanie najbardziej szlifuje, żeby ta drużyna szła do góry? Tam jest mnóstwo szczegółów, no jednak każdy atak gdzieś tam metr, pół metra dalej, to jest właśnie bardzo ważne, żeby zaatakować w odpowiednie miejsce i myślę, że tych szczegółów właśnie takich składających się na dobrą grę jest bardzo dużo. No, taktyka to jest taka główna część, do której Patryk przywiązuje wielką uwagę, no i to jest właśnie kluczem do naszej gry. Im mniej tych błędów popełnimy w ataku, im mniej straconych piłek, tym ten wynik będzie korzystniejszy dla nas. A jak wygląda ten system hiszpański od środka? To znaczy, to jest tak, że gdy reprezentacja Polski atakuje, to może sobie pozwolić na jakąś dozę improwizacji? Mówię tutaj głównie o środkowych rozgrywających. Czy to jest tak wszystko rozpisane i w takich schematach się musicie poruszać, że właściwie nie można zrobić właśnie pół kroku w prawo, nie tak jak Patryk rozpisał, bo już będzie zły? No wiadomo, że trochę też improwizacji musi być z naszej strony. Gdzieś najważniejsze jest to, jak ten środkowy poprowadzi tą grę, bo jednak to jest mózg całego zespołu. No ale też trochę improwizacji, tak jak mówisz, musi być w tych zagraniach, ale głównie gdzieś tam nasza taktyka opiera się na tym, żeby zaatakować w odpowiednie miejsce. Jeśli to jest zrobione na 100% i odpowiednio właśnie w to miejsce, które trzeba, no to powinny się tworzyć luki, które powinniśmy wykorzystać. Mhm. A Michał Olejniczak, bo mnie zawsze mówiono, że środkowy to musi być trochę wariat. Taki gość, który czasami zrobi coś nieoczywistego, odwróci w ogóle tempo akcji, wymycha się spoza wszelkich schematów. Michał taki jest, bo jak ja z nim rozmawiam, jak na niego patrzę, to ja myślę, że to jest taki ułożony, spokojny, grzeczny chłopak. Jak mu trener w Kielcach powie: Taranduisze Bajew, tu zrób dwa kroki w lewo, tu zrób dwa kroki w prawo, potem iść do przodu, to on dokładnie krok po kroku to wszystko zrobi. On ma w sobie taki gen trochę wariata, czy niekoniecznie? No patrząc właśnie, jak Michał idzie w strefę czasem, no to jednak musi mieć trochę tego wariactwa, no bo idzie naprawdę mocno bardzo w strefę, w trupa można powiedzieć, i często go tam kasują, mocno poturbują, ale nie poddaje się i cały czas walczy, także trochę z tego wariata też na pewno ma. Taki, dla mnie takim wariatem największym był Bartek Jaszka. Mnie czasami, jak robiłem jego mecze, nie w reprezentacji, ale w Fixe Berlin, to aż bolało, jak patrzyłem, jak nim sponiewierali ci rywale, a oni tak szedł jak po swojej. Znaczy, no na pewno to było karkołomne, co on czasami Bartek robił, jeszcze te swoje rzuty takie z odchylenia, gdzie prawie już leżał i rzucał, ale tutaj też zatrzymam się trochę na tym, na Olejniczaku, tak, bo to jest młody zawodnik, nie? On, ja myślę, że on musi też znaleźć troszeczkę siebie w tej całej piłce ręcznej, bo na razie to każdy mówi: zrób to, zrób tamto, ale on musi mieć coś takiego swojego i musi być tego pewny, bo gdzieś wchodzi w tą strefę, idzie bardzo dynamicznie, jest super, bardzo dynamiczny, ale często po tym jego ataku, no, nic się nie dzieje, tak, go sklinczują, on tylko na tym cierpi, ale to nie ma żadnego przełożenia na zespół. Myślę, że jak on opanuje tak swoje możliwości motoryczne, jakie posiada, to naprawdę będzie wybijającym się i wiodącym środkowo rozgrywającym. Natomiast tutaj jeszcze trochę do tej taktyki. Taktyka, zagrywka może być, nie wiem, najdoskonalsza na świecie, ale to później zawodnik ma ten ułamek sekundy, czy nawet... Tak, rozpisać możesz wszystko, nie? Tylko ułamek sekundy, albo nawet jeszcze mniej, na podjęcie właściwej decyzji, czy to będzie rzut, czy to będzie podanie. Moment zawahania kosztuje często i gęsto strata. Mamy kolejny telefon, nie wiem, czy tym razem ktoś z rodziny Dawida, czy może na przykład od Mateusza, a może ktoś chce porozmawiać o Mistrzostwach Świata. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Olo, olo. Elo, elo. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, piękny mecz. Wszyscy się zgadzamy z tym. Tylko uważam jedną rzecz. Panowie, prawa połówka. Daszek jest dobrym zawodnikiem. Nikt temu, że tak powiem, nie ma zamiaru przeczyć, jeśli chodzi o prawe skrzydło. Czy naszą stroną jest prawa połówka, bo jednak, tak jak dzisiaj widzieliśmy w studiu TVP Sport, siedział jeden z braci Lijewskich,
Myśmy dwóch bracili Jeszkita w prawej połówce. Dzisiaj niestety tej prawej połówki, takiej pewnej, jak kiedyś nie byliśmy. Pierwsze, druga sprawa, gdzie na początku Ardiel, czy to Jędraszczyk, niekoniecznie weszli dobrze w mecz, jednak pokazali, że to jest ich pierwszy, znaczy Ariel akurat nie pierwszy, ale Piotrka, jeżeli dobrze pamiętam, imię Jędraszczyka jest pierwszy, mhm. drugi taki poważny. To jednak, że tak powiem, wzięli, że tak powiem, swoje nerwy na wodzy i pokazali, że są piłkarzami tymi pewnymi, może na ich liczyć, które może na ich liczyć, i pokazali, że są wartościowymi zawodnikami. Jednakże, czy nie uważacie w studiu, że jednak brakuje nam tej prawej połówki? Druga sprawa, dzisiaj, jeśli chodzi o skrzydłowych, no nie byli tak zbytnio wykorzystywani, bo no jednak nie ma się co wstrzymać, ich zbrawy skrzydła tyle jest, że narzucali tych czystych pozycji, nawet nie czystych pozycji, ale trudnych pozycji ze skrzydła naszym bramkarzom rzucili. I trzecie pytanie, co sądzicie o tym, że jednak nasz bramkarz, że tak powiem, jednak nie wykazał się najlepszą skutecznością, bo nie byliśmy z super skuteczności bramce, i czy można było coś temu zaradzić, czy powinien wejść skrzydłowy, czy wcześniej powinien zostać powołany inny bramkarz, bo jakby... Ja jestem team Marcel Jastrzębski. Wiemy, że jest. Ale to jakby to są pytania do was i słucham państwa. To zacznę. Wracając do pierwszego pytania, no to uważam, że Michał Daszek jest świetnym zawodnikiem, nie tylko na prawym skrzydle, ale też na prawym rozegraniu. No dzisiaj może te rzuty mu nie siadły i gdzieś tam Gerard miał go dobrze rozpisanego, ale myślę, że w następnym spotkaniu albo i w jeszcze następnym Michał pokaże swoją klasę i nieraz udowodnił, że potrafi brać ciężar na swoje barki. Nieraz zeskakiwał pięknymi bramkami. Wiesz, Dawid, ja myślę, że bardziej chodziło naszemu widzowi o to, że brakuje jednak takiej klasycznej lewej ręki, nie? I tutaj wiemy, że no, nie będzie nią dachu, ale rozmawialiśmy sobie też w trakcie właściwie spotkania i moi drodzy, niedługo, być może za 2-3 lata, prawa połówka to będzie najmocniej obsadzona pozycja w tej reprezentacji. Andrzej Widomski od kolegi Mateusza Jankowskiego z Opola, rocznik 2003. Mateusz mówi, że on ma wszystko, żeby być wybitnym graczem, tylko brakuje mu doświadczenia. Pamiętacie Radka Wasiaka z Kielc? No to jego syn Patryk Wasiak, rocznik 2004, uważany za jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej ostatnich lat. Prawa połówka, lewa ręka, widziałem go na żywo, SMS Cup, fantastycznie grał w Płocku. No i jeszcze przecież Szymon Działakiewicz, najstarszy z nich wszystkich, rocznik 2000. No to nie jest tak, że na tej prawej połówce jest dno i metr mułu, tylko za jakiś czas, jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas naprawdę może być super. Ja tutaj troszeczkę sprostuję to pytanie. No. Zgadzam się z tobą w 100%, że tak może być, oczywiście niekoniecznie, ale pomijmy sobie, że Patryk z tą kadrą pracuje 4 lata. Mhm. To był ten moment, w którym ta reprezentacja miała osiągać szczyty swoich możliwości, tak? No i Michał Daszek przez te 4 lata został przestawiony na te prawe rozegranie i był taką mocną podporą tej reprezentacji. Ci zawodnicy, o których ty mówisz, oni się pojawili później. Nie, no jasne. Myślę, że wprowadzanie ich teraz gdzieś do reprezentacji, zwłaszcza, że to są młodzi zawodnicy, no nie miałoby sensu, bo ta gra jest gdzieś tam, Michał jest nauczony i to jest wszystko ułożone. Oczywiście. I uważam, że na pewno to by nie wyglądało lepiej. Ale wiesz, ja nie mówię, żeby ich dziś wprowadzić, ja mówię o tej przyszłości. Że być może Mundial w 2025 czy Euro 2026 to będą takie turnieje, na których ci młodzi chłopcy okrzepną, zdobędą w międzyczasie doświadczenie. I ta prawa połówka, która dzisiaj nam się kojarzy z dużymi problemami, a właściwie nam się kojarzy z dużymi problemami od czasów rezygnacji z gry braci Lijewskich, no będzie fajna. Taka, mówię o takich typowych rozgrywających leworęcznych. No wiadomo, no. Słuchajcie, ja wam powiem tak, no. Michał jest skrzydłowym, naturalnym skrzydłowym. Gra na rozegraniu i to uważam, że gra bardzo dobrze. Oczywiście. Ale też... On ma fenomenalny gdzieś tam zasób swoich umiejętności motorycznych, nie wiem, taktycznych, przeglądu pola i potrafi swoje warunki fizyczne na połówce przekuć w niesamowity atut, tak? Nie wiem, czy zauważyliście, on naprawdę, jego podania
często i gęsto są gdzieś tam podaniami kończącymi, tak? No dzisiaj no, nie da, obrona Francji nie dała mu się jakoś tam za bardzo rozhulać, ale to naprawdę przejście z pozycji skrzydłowego na pozycję rozgrywającego to moim zdaniem jest nieliczni tylko mogą... Szczególnie, że nie ma takich warunków jak osoba, która również godziła te dwie pozycje, czyli Mariusz Jurasik, prawda? Bo no to było jednak troszeczkę inaczej i Mariusz ze swoimi warunkami i rzutem mógł się odnaleźć na obu tych pozycjach. Dokładnie, prawda? Ale no, Mariusz był jednak rozgrywającym, tak, i przeszedł na skrzydło. Tak, tu jest dokładnie skrzydłowy, który idzie na rozegranie, więc... Dawid? Wracając właśnie do chłopaków, tak jak wspomniałeś, Andrzeja Widomskiego i Patryka Wasiaka, no to jest melodia przyszłości. Dajmy tym chłopakom popracować jeszcze, złapać to ogranie w Superlidze, czy też na arenie międzynarodowej. I myślę, że naprawdę... No mówiłeś, że grałeś przeciwko Patrykowi gdzieś. Razem byliśmy na zgrupowaniu i z Andrzejem, i z Patrykiem. I zrobił na tobie wrażenie, tak? No na pewno ma mega potencjał, oby tylko zdrowie dopisywało, bo to jest mega ważne w tym sporcie. I naprawdę może być z niego niezły zawodnik. Ja w ogóle trochę jak patrzyłem tak w ostatnich dwóch latach na rozwój tej reprezentacji, na tych młodych, którzy się wyłaniali, to trochę żałowałem, że my organizujemy Mundial 2023, a nie Mundial 2027, bo miałem takie wrażenie, że za 4 lata Polska może nie będzie, nie już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, ale że będzie wysoko. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Marcin z tej strony. Cześć. Dwa oddechy i zadawaj pytanie, Marcin, spokojnie. No. Fajnie, że się dodzwoniłem. Też długo cieszę. Czekałem, próbowałem. No to do meczu. No to wiadomo, że dachu dzisiaj trochę średnio, tak moim zdaniem. Stąd panów też pewno. Ale mniejsza z tym dzisiejszym meczem, no bo jak dzisiaj mamy wspomnieć o ogólnie o piłce ręcznej. Mówili panowie o tym, że Rondel tam współpracuje z tymi młodzieżowymi kadrami, no to tak średnio ostatnio poszło panu Jurasikowi w meczach z Niemcami. Nie wiem, czy śledzili panowie. Ja widziałem suche wyniki. Jeden wynik, 19-42, dobrze mówię, 16-42. Aj. No dokładnie, dlatego no tak średnio chyba, w szczególności, że głównie grali chłopaki z SMS-ów. Ale to wiesz, ja też takie wyniki, no wiadomo, wysoka porażka, ale pamiętaj też, że to nie jest tak, że nagle cały SMS przejdzie do reprezentacji i będzie reprezentacją, że tu w jednym roku wejdzie jeden zawodnik, w drugim wejdzie dwóch, w trzecim wejdzie dwóch, ten się rozwinie, ten pójdzie do przodu, no to jakby, no wiadomo, że nie miło, szczególnie jak się Niemcy tak leją wysoko, ale nie płakałbym jakoś, znaczy nie dramatyzowałbym jakoś. Ja zawsze do tej młodzieżowej piłki czy juniorskiej to mam takie... To jest młodzik chyba. Młodzik, no to już młodzieżowa ogóle... reprezentacja awansowała do finałów Mistrzostw Świata. No właśnie, więc nie jest... Więc no, to fajnie, że awansowali. Wiesz, fajna jest też ta ciągłość szkolenia, że ja mam wrażenie, że Patryk to spionizował, tak, że patrzy tak na to, jak ci młodzi się szkolą i że wszyscy grają tym samym systemem, że gdy weźmiesz kiedyś gościa młodego do reprezentacji, to nie będziesz musiał tłuc pół roku, co on ma grać, bo on będzie wiedział, co ma grać, nie? No oczywiście. No, to też jest jakaś prawda. No, ale no, na pewno można się przyczepić do tego, że... Bo tak ja śledzę te młodzieżowe, jakby tam profile i tak dalej, no to się narzeka często na te SMS-y, że w szczególności w tych najmłodszych rocznikach, że się powołuje chłopaków z SMS-ów, gdzie oni zazwyczaj w trąbę dostają, a nie bierze się chłopaków z klubów, tylko z tych SMS-ów. Tak. Znaczy, no okej, no teraz mamy gdzieś tam cztery ośrodki szkolenia tego SMS-ów, tak? No tam też jest przeprowadzana selekcja. Ci zawodnicy są poddani takiemu reżimowi treningowemu, jakby mieli w zawodowych klubach, w profesjonalnych klubach. I tam tak naprawdę to, że ktoś się dostał do tej szkoły, nie znaczy, że ją ukończy, że się w niej utrzyma, to naprawdę potrzeba dosyć dużo determinacji i takiej charyzmy i wiedzieć, co chce się w życiu robić, żeby to skończyć. Jasny, określony cel, tak, nie? Żeby te kryzysy wytrzymać. Ja też przechodziłem przez ten etap szkolenia, tylko że to była jeszcze jedna szkoła w Gdańsku. A tutaj no, tych szkół jest więcej i na pewno poziom jest gdzieś tam rozkłada się na te cztery szkoły. Dodatkowo na pewno też nie wszystkie ośrodki młodzieżowe puszczają do SMS-ów.
ale uważam, że jeżeli to jest kadra, to są brani najlepsi i na dzień dzisiejszy niestety ta kadra tak wygląda, że no jest gorsza od Niemców o 20 bramek. No niestety tak. Ostatnie, co mam, to na tych grupkach często przewija się też temat odnośnie tego, żeby zrobić ewentualnie jakiś sparing między reprezentacją z SMS-ów a z klubów. To jest dla mnie trochę głupi pomysł, no ale zawsze jakiś może pomysł, żeby zweryfikować te SMS-y no, ale po paru latach działania. A kto by wybierał tych zawodników z klubów? No właśnie, no, jak no, kiedy oni by się zdążyli zgrać? Są zawsze, znaczy zawsze, często zdarzają się gdzieś tam w tych młodzieżowych ośrodkach takie perełki, no chociażby jak był Andrzej Widomski gdzieś tam w Lublinie, ale myślę, że tutaj Mistrzostwa Polski są takim wykładnikiem możliwości zawodników, możliwości drużyn i na pewno na tych wszystkich szczeblach trenery kadr obserwują. Dodatkowo są przecież olimpiady młodzieży, jeśli chodzi o makroregiony, czyli o województwa, tak? Czyli najlepsi z województwa gdzieś tam jeżdżą i też się spotykają, więc ta selekcja na pewno jest i nie wydaje mi się, że w tym etapie juniorskim zespół stworzony z zawodników nie z SMS-u mógłby nawiązać jakąś wielką walkę, przede wszystkim pewnie z warunków fizycznych, bo w SMS-ie na pewno te warunki byłyby na ich. Dobra, słuchaj, dziękujemy serdecznie. Wracamy jednak do Mistrzostw Świata. Tutaj jeszcze tylko padło pytanie do Mateusza. Ja nie wiem, użytkownik ma takie, a nie inne imię i nazwisko. Nie wiem, czy to ktoś się... Andrzej Widomski, otóż, pisze pytanie do Mateusza, czy jakby dostał propozycję, zawalczyłby na Fame MMA? Wiadomo, Andrzejku, normalnie, jedziemy z tematem. To on na pytań? Z kim? To trzeba być Fame, żeby zawalczyć na Fame MMA. Fame wie? Wezmę od ciebie. Dobrze, może tak być. Nie. Ale to ja dostałem pytanie, na które naprawdę najbardziej się tego pytania bałem na świecie. Dominik pyta Gapek przy tym coś ostatnio. Nie, wydało się źle postrzegacie rzeczywistość. Gapek. Kamera dodaje, że jestem tak cało szkopły. Andrzejek, jutro pogadamy, nie, za Andrzejek, dwa dni. Ty to wiesz, zaraz się kładź spać, bo masz się rozwijać, żeby tam grać potem, poważnie. Ćwierćfinał, to będzie sukces czy nie? No ja chcę, żebyśmy się określili, jakiś wynik, bo ludzie chcą wyniku, czy to będzie sukces i czy będziecie zadowoleni, jak będziemy w ósemce najlepszych drużyn na świecie i wtedy możemy sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, tak, to jest fajny turniej, bo Marcin Niejewski mówił w wywiadzie dzisiaj w Sportowych Faktach, a dlaczego nie medal? Gramy u siebie, budowaliśmy 4 lata reprezentację, to kiedy jak nie teraz myśleć o medalu? I to jest jednak legenda polskiej piłki ręcznej. Ja uważam tak jak Lijek, niech jadą do Göteborga spełniać swoje marzenia. Nie ma tutaj, że czy zajmiemy 8 miejsce, będzie fajne. Nie, no zawsze, kurde, będzie się patrzyło na mecze, mogliśmy zrobić coś więcej. Niech wycisną z tego turnieju tyle, ile się da. Tyle, ile się da. Jeżeli to będzie 5 miejsce i to będzie szczyt szczytów, bierzemy 5 miejsce. Jeżeli to będzie medal, będzie super, euforia i tak dalej. Jeżeli to będzie 9 miejsce, no to... Ale to trzeba brać to, co jest, tak? I dać siebie maksa. No, życzę im, żeby na koniec turnieju spojrzeli sobie w oczy, spojrzeli sobie w lustro i powiedzieli zawodnicy i trenerzy, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Żeby nie wracać do meczu, że mogliśmy tutaj, nie wiem, mieliśmy swoje szanse. I polskie prostu... analizowanie, gdyby on rzucił no, trochę bliżej gdyby, tego, tak, a ten... Gdybym ja miał długie włosy, bym, nie wiem, siedział na Jamajce. Najczęściej używane przez Polaków słowo, tak, gdyby. Tak. Dawid? Myślę, że ćwierćfinał to minimum, na co stać tą kadrę. No, potencjał jest olbrzymi w tej reprezentacji i myślę, że ćwierćfinał to też taki cel minimum wewnątrz chłopaków, że oni sobie postawili to 8 miejsce. Że... A gadaliście o tym w trakcie tych, wiesz, meczów jeszcze sparingowych, że takie, wiesz, jakby... Że jak o czymś się mówi, to się trochę to spełnia, nie? Że tak. To musi być... Każdy myślę, że był przekonany o tym, że ten ćwierćfinał jest w zasięgu i każdy wierzył, że ten ćwierćfinał to będzie minimum, a może uda się o coś wyżej powalczyć, to wszystko wyżej będzie na plus i te 8 miejsce daje gwarancję występu w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc to był taki cel, żeby się tam zakwalifikować i być może powalczyć o Igrzyska Olimpijskie. A propos Igrzysk, to i takiego właśnie samonakręcania się, to przypomniała mi się anegdota. Arkadiusz Skrzypaszek był taki pięcioboista nowoczesny, przyjechał do Dzierżoniowa jako 17-latek i wszystkim mówił, ja będę mistrzem olimpijskim. Cały czas to powtarzał, będę mistrzem olimpijskim, będę najlepszy i tak dalej. Ci starsi na niego patrzyli jak na wariata. Jak szli gdzieś do baru czy coś, to wy
znajdował złote krzesełko, bo mówił, że mistrz olimpijski musi jeść na złotym krześle. Powtarzał to przez 3 lata i co? Jak jesteście młodzi i nie pamiętacie, Arkadiusz Skrzypaszek, 2-krotny złoty medalista olimpijski z Barcelony indywidualnie i drużynowo w pięcioboju nowoczesnym. Więc może w tym szaleństwie jest metoda. Takie samoprogramowanie się może pomagać. To jest taki skoczek narciarski, Eddie Edwards. O, Eddie Edwards, on też mówił, że był najlepszy. On miał takie okulary trochę jak ja. No tak podobnie. Podobnie jest. Ja wiem, urada radiowa. No. Przypomniał ci się dlatego. Mendel, on chciał jechać na igrzyska. Aha. Próbował wszystkich dyscyplin na świecie, aż wymyślił, że będzie skakał na nartach. A propos twojego fejmu, pisze jakiś widz, ten łysy, w nawiasie nie znam nazwiska, dobrze mówi. Wojciech Kowalczyk, no jak to nie kojarzysz? Panowie, mamy tę Słowenię, mamy potem Arabię Saudyjską. Czy na tym poziomie, jak masz te Arabię, to jest tak, że jesteś już pewien zwycięstwa i wychodzisz na taki mecz totalnie wyluzowany, trochę jak, graliście, nie wiem, z jakąś Belgią czy coś takiego? Czy jednak jest taki trochę stres, że taka drużyna z zawodnikami, których na co dzień nie znasz, nie widziałeś, może się nie kojarzyć, może cię czymś zaskoczyć, Dawid? Nie, te drużyny egzotyczne są naprawdę nieprzewidywalne, one często grają tą niewygodną obronę, bardzo wysoką. Tak, wysoką strasznie. Nie wiesz, no czego właśnie się spodziewać w takim meczu, ale na pewno nasi zawodnicy będą znakomicie przygotowani do tego spotkania. Już w Cetniewie mieliśmy namiastkę tego, co gra Arabia z ich ostatnich meczów, także już zaczęliśmy analizę wideo. Myślę, że niczym nas nie zaskoczą i będziemy znakomicie przygotowani do tego spotkania. No i też na pewno nie wyjdziemy mega wyluzowani, bo każde spotkanie na Mistrzostwach Świata jest ważne i każda bramka nawet, tak jak pokazały ostatnie mistrzostwa, gdzie jedna bramka zaważyła o tym, że skończyliśmy bodajże na 11 miejscu, a nie na 9, więc będziemy walczyć o każdą bramkę, żeby ten wynik był jak najbardziej korzystny i żeby też wyjść z tymi 2 punktami już teraz, no bo wiadomo, że na 4 nie mamy szans. Powiem wam tak, zakładamy, że wychodzimy z grupy, to jest oczywista oczywistość. Zakładamy, że wyjdą z grupy swojej także Hiszpanie, prawda? I że dojdzie do meczu Polska-Hiszpania. Ja dzisiaj analizowałem wszystkie mecze kadry Patryka Rąbla i zdałem sobie sprawę z jednego. My z nikim nie mamy takiego pecha być może braku jak umiejętności, jak z Hiszpanią. Mistrzostwa Świata 2021 przegrywamy jedną bramką 26-27. Turniej towarzyski w zeszłym roku w Cuence w Hiszpanii przegrywamy jedną bramką 25-26, moi drodzy. Mistrzostwa Europy Bratysława 2022 rok. No zgadnijcie co. Przegrywamy jedną bramką 27-28. No kurde, to musimy ich w końcu dopaść. Myślę, że to będzie ten moment. No myślę, że tak, to ile razy można przegrywać z Hiszpanią jedną bramką, że w Dawid. W końcu przełamiemy ten impas i na tych mistrzostwach u siebie. No jeżeli chcemy, no kiedy, jak nie dziś, jeżeli chcemy awansować do ćwierćfinału, musimy z tria Hiszpania, Czarnogóra, Francja, Słowenia, z czworokątu znaczy. Już trzeba wygrać ze wszystkim. Trzeba po prostu 3 drużyny wyprzedzić, no halo. Mamy kolejny telefon, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Patryk Związa, słuchajcie, mam takie pytanie do was. Załóżmy, że wychodzimy z grupy, ogrywamy Arabię Saudyjską, bo nie wiem, co może być ze Słowenią. Wracamy prosto z meczu teraz z chłopakami z Katowic. No i nie wychodzimy dalej, tak? Nie jesteśmy w ćwierćfinale. Kto waszym zdaniem mógłby przejąć reprezentację Polski dalej, tak? Bo wiemy, że kontrakt trenera Rąbla jest ważny, powiedzmy tak, jeżeli osiągnie cel ćwierćfinału. Jeżeli go nie osiągnie, No to ten kontrakt będzie rozwiązany. Natomiast kto mógłby przejąć reprezentację Polski, patrząc dalej, tak? Patrząc na to, że pan Marcin Gierski jest wolny. Ja myślę, że panu Dawidowi tutaj niezręcznie się będzie wypowiadać, więc trochę go... Nie będę obiektywny. Nie będziesz obiektywny. To pan Mateusz, który już raczej w kadrze nie zagra. Jak to nie? Przecież ja się szykuję. Ale był taki, pamiętacie, był taki serial amerykański Designated Survivor, że tam wysadziło w powietrze Biały Dom, zginęło 40 osób i 41 został prezydentem w kolejce, więc być może... Jadę w sobotę na mecz, tak, że będę strzelał do chłopaków. Tak. Nie, dobra, słuchajcie, tak trochę tak, bo to takie jest, kurde, właśnie bardzo polskie, nie? Że tu już jaka zmiana i tak dalej. Patryk zrobił naprawdę ogromną pracę i bardzo dużo fajnego zrobił dla całej piłki ręcznej, reprezentacyjnej. Naprawdę to, tak jak tu Gapek powiedział, spionizował to i to jest fantastyczna robota. Nikt przed nim tego nie zrobił, jest pracoholikiem.
Znaczy to jest człowiek, który poświęcił tył zależnej wszystko. On się nawet przeprowadził do Warszawy. Bo tutaj my tak mówimy, kurde, kto za Patryka Rombla. Nie wiadomo, co ta, nie wiem, reprezentacja osiągnie. Nie? Dobra, wygra teraz wszystkie kolejne mecze, zdobędziemy Mistrzostwo Świata. A tutaj na nasz widz chce zmieniać... Nie, on tylko pytał, może ale nie chce. Ale po co? Dlaczego? Okay. No kurde, dlaczego? No jest, są mistrzostwa, żyjmy tymi mistrzostwami. O takie rzeczy będziemy się martwić później. No. Taki hate park zrobimy, słuchaj, jak wrócę z Melbourne, z Australian Open po turnieju i wtedy będziemy sobie dyskutować. Hejtowanie, tak naprawdę teraz mówimy, super, zagraliśmy kapitalny mecz z Francją. Ja też jestem optymistą, jeżeli mówimy o meczu ze Słowenią. Wygrajmy go, jak najbardziej wygrajmy z Słowenią, wygrajmy z Arabią Saudyjską. Wyjdźmy z grupy, ale to jeżeli dalej coś się stanie, no to też trzeba mieć plan B, wiesz, ja pytam na przyszłość, a nie pytam o teraz i nie mówię, wiesz, w kwestii tego, żeby hejtować Patryka w jakikolwiek sposób, bo według mnie zrobił z reprezentacją Polski w ostatnim czasie kapitalny postęp i to, co się wydarzyło w naszej polskiej glicerencji, to jest niespotykane w ostatnim czasie, bo na znaczy, wiesz, ja powiem tak, dla mnie zawsze kandydatem na trenera był Marcin Niejewski i znam go dobrze i cenię go jako szkoleniowca i wiem, jaki to jest człowiek i wiem, jaki on ma osiągnięcia i tak naprawdę myślę, że mało kto w polskiej piłce ręcznej może z nim w szranki stawać, jeżeli chodzi o medale, a być może nawet nikt. No dobra, medaliści olimpijscy, no ale medale Mistrzostw Świata, wygrana Liga Mistrzów, facet wygrał wszystko, ale tak jak mówię, ja też na razie się dystansuję od tego, bo to jest pytanie, na które możemy sobie spróbować znaleźć odpowiedź przy okazji ewentualnych odpukać nieudanych mistrzostw. Na pewno Marcin ma potencjał i znam zawodników, którzy z nim pracowali i go chwalili i znam, może też nie miał do końca szczęścia do tych klubów, bo to już na inny może program, ale na pewno jest to jeden z kandydatów, gdybyśmy oczywiście szukali Polaka, no bo też może no, być tak, że będzie ktoś z zagranicy, prawda? To, ale to myślę, ale to już że też... o tym... Nie, za wcześnie o tym mówić. Związkowi działacze o tym wszystkim będą decydować, a kto kogo by chciał, to zależy, jak się wstanie. Dobra, dziękujemy ci bardzo, bardzo gorąco. Panowie, patrzymy na inne grupy, bo oczywiście Polska jest tutaj najważniejsza, ale zastanawiamy się, kto na tych Mistrzostwach Świata może namieszać. Kto jest dla was takim, nie wiem, największym faworytem do tego, żeby tytuł zdobyć? Może jakieś takie top 3 i dlaczego? Top 3? Dobra, Dawid. No nie będę oryginalny, no myślę, że złoto zdobędzie Dania. O. Na drugim miejscu... Tutaj mamy grupy jeszcze, żebyście sobie popatrzyli. Dobra. Na drugim miejscu postawiłbym Szwecję. No i trzecie miejsce tu będzie takie ruchome moim zdaniem. Tutaj nie wiem, kogo się spodziewać naprawdę, ale postawmy na... Islandię. O, będzie skandynawskie trio. No to teraz pan Mateusz. Ja tylko przypomnę, że zeszłe Mistrzostwa Świata, Dania, Szwecja, Hiszpania, Francja. Taka była klasyfikacja. No tutaj no nie będę oryginalny. No myślę, że Duńczycy na pewno osiągną półfinał. Myślę, że Norwedzy. Chciałbym, żeby takim troszeczkę czarnym koniem była Korea, bo bardzo mi się podobało to, jak oni gdzieś tam sobie radzili. Egipt na pewno też będzie dosyć mocny. Myślę, że Chorwacja nie będzie miała takiej łatwiej... To już fajny mecz jutro, Egipt-Chorwacja. Wcale łatwej drogi, ale ja życzyłbym sobie, żeby to nasi złoci chłopcy byli. No, tego byśmy najbardziej ale chcieli. No, ja w to wierzę. No dobrze, ja przecież... Wierzę jak ten, co mówiłeś z Dzierżoniowa, tak. Rozumiesz. Moi drodzy, przypominamy, że mamy dla was ofertę od naszego partnera. Kanal Plus Online tylko 10 zł za pierwszy miesiąc. Dla Mateusza 20. A tam między innymi La Liga, Ligę, ale też już niedługo powrót Ekstraklasy. Szczegóły w linku. Najwspanialsza liga. Oczywiście. Liga, która czasami nas bardzo boli, która no, nie jest łatwa do oglądania. Jest to trudna miłość, ale jest to miłość na całe życie. Ktoś z was jest piłkarski? Nie, no ty jesteś piłkarski. O co ja pytam w ogóle? Kto i dlaczego Legia, tak? Oczywiście, że Legia. Ale Rakowa możecie nie dogonić. Tam można, nie można. Rycerze Wiosny, jedziemy po mistrzostwo. UKS jest Rycerzem Wiosny. Nie, ale nie, no tak jak powiedziałeś pięknie, to jest trudna miłość, bo łatwo się kibicuje Realowi, Barcelonie. O, ja z Realem. Wiesz, tak, no wiadomo, a ja lubię się męczyć i kibicuję Legii Warszawa. A pan Dawid? No ja jestem spod Szczecina, więc Pogoń Szczecin. To czekasz na to mistrzostwo trochę? No czekam, no mało już brakowało. Przy Koście było tak blisko, nie? Tak, no teraz troszkę się oddaliło to mistrzostwo, ale myślę, że jeszcze wrócą na te tory takie, gdzie będą mogli powalczyć o mistrzowski tytuł. A ktoś z was był bliski tego, żeby grać w piłeczkę nożną, czy żaden nie miał talentu?
Ach, nie będę. No powiedz! Przecież to, wiesz, droga usłana sukcesami cały czas. Ja nawet w lokalnym klubie zadebiutowałem w wieku 15 lat w A-klasie, popularnej serii A polskiej, także wiesz. Jeszcze się do KTS-u weszło, weźmiemy za jakiś czas. Uważaj, na jakiej pozycji? Na skrzydle też? Czy? Stoper. O, panie! Miałem odczyszczenia, wiesz. Ja miałem dobre warunki jak na piłkarza nożnego. No w piłce ręcznej akurat trochę słabiej. Ile masz wzrostu? 1,86 m. Spokojnie, to Albin Lagergren z rozegrania rzuca z takim wzrostem. No tak, ale Magnusson. W piłce nożnej byłem jeden z wyższych, więc na stopera tam czyściłem. Była walka bark w bark, to mi się najbardziej podobało. Zawsze gdzieś tam te ślizgi i walka z napastnikami. Moi drodzy, jest kolejny telefon. Bardzo nas cieszy, że jeszcze przed północą cały czas dzwonicie, żeby o tej piłeczce ręcznej naszej kochanej porozmawiać. Kogo witamy? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem? Jestem? Tak, no jesteś, słuchamy. Nie widzę, ale słyszę. Okej. Dawid jest fanem Manchester United. To zgadza się, tak. Ciężkie to teraz jest. To jest dopiero ciężki kawałek chleba, a nie Legia. Jest, ale zgadza tak. się. Legia to jest przyjemność. Co sądzisz o tym, że Cristiano Ronaldo, czyli nasz ulubieniec, poszedł z tej arabskiej ligi? Co o tym sądzisz? No szkoda, z jednej strony liczyłem, że zakończy karierę gdzieś w jakimś topowym klubie albo chociaż w Sportingu Lizbona, wróci do macierzystego klubu. Niestety no, wyjechał do Arabii, no ciężko powiedzieć. Miał 200 milionów powodów, żeby nie wracać do Sportingu. Ja myślę, że nie będzie płakał. Tak ci powiem. Nie będzie ja bym go nie żałował specjalnie. Nie będzie płakał na pewno, ale jako dla kibica, no to on na pewno na jest... pewno nie. On na pewno nie. On na pewno nie, ale dla kibica na pewno... Masz jego koszulkę? Co? Ale czy masz już koszulkę? Nie. Kurwa, ja też nie. Ale na pewno już tam, wiesz, Dawid niedługo zamówi i będzie chodził po poławach w koszulce Al-Nasr. Dla kibica no to jest ciężki orzech do zgryzienia, że poszedł właśnie do tej arabskiej drużyny, no ale wybrał drogę taką, jaką chciał, no i niestety. A to już to on chyba nie wybiera. Niestety. Ten chłopak 37 lat. Ty masz ile? Ile masz lat? 25 w tym roku skończę. No właśnie, tyle co ja. Dlatego jakby, czekaj, chcę zadać ci pytanie w tym wieku, w jakim jesteś. W jakiej drużynie grasz teraz, w tym momencie? No. Nie wiesz, w jakiej drużynie on gra? I strzelaj. Wiem. Strzelaj. Uwita stworza. Nie, kurwa, nie wiem, stary, nie pamiętam. Azoty Puławy. Trzecia siła polskiej piłki ręcznej, ja przynajmniej. Na marynarce masz podpowiedź. Tak, jaki tak. Jaki marynarce, kurwa. Dla niepoznaki założył marynarkę Azotów Puławy, słuchaj. Dobra, słuchaj, jesteśmy w kontakcie, mimo że zadzwonimy do pana. Tak, to już wiemy, ustaliliśmy, gdzie gra nasz gość, to jest ważna sprawa. Drugi gra w Gwardii Opole, jakbyście nie wiedzieli. Panowie, co jeszcze? Powoli będziemy zmierzać do końca, bo to już koło północy się robi. Niestety też nie połączymy się z Michałem Olejniczakiem, bo no, tam coś trzeba chyba z tą nogą naprawiać po tym dzisiejszym meczu. Tomek Gębala dał na Twitterze szybko takiego tweeta: dzięki Spodek, dzięki Katowice, dzięki Polska, w sobotę potrzebujemy was jeszcze bardziej, z wami możemy wszystko. Fajna jest ta energia Tomka, nie? Bo to jest taki gość, który bardzo polaryzuje ludzi. Jedni go lubią, drudzy go nienawidzą, raczej mało kto jest obojętny. Natomiast kiedy on rzeczywiście te 2 metry 12 centymetrów rudego gościa zaczyna pokazywać, dopingujmy i tak dalej, to też trochę robi taką atmosferkę, nie? No na pewno jest mega walczakiem w obronie, teraz trochę więcej zaczął grać w ataku, no bo jednak te problemy zdrowotne nie pozwalały mu na ilość minut w ataku, jaką pewnie by chciał, no ale jednak musiał oszczędzać to zdrowie i w obronie naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty i jak się patrzy na takiego gościa, jak stoi na ciebie naprzeciwko właśnie 2 metry 12 centymetrów, czy tam nie wiem dokładnie ile Tomek ma, ale kawał. Ja się z nim na rękę siłowałem. Miał rękę jak moja noga. Trwało to 3 sekundy. To na pewno widać strach w oczach przeciwnika, który właśnie atakuje na niego. Mm-hmm. A masz na przykład takiego kadrowicza z tych naszych reprezentantów przeciwko ty, któremu najbardziej nie lubisz w lidze grać, bo jest, nie wiem, najtrudniejszy do zatrzymania, najbardziej nieprzewidywalny, albo takiego, który w obronie potrafi najbardziej przypierdzić? Nie. Mhm.
Nie ma takiej osoby. A kto jest takim atmosfericiem w tej reprezentacji? Kto włącza muzykę? Kto tam, wiesz, trzyma? DJ-em jest Patryk Walczak. O kurde. Ten, który dzisiaj rzucił takiego gola, że mało sobie obu nóg nie połamał? Ale ważne, że skutecznie, liczy się bramki. Praw. I co on gra? Jakie jest jego danie pokazowe, muzyczne? Wiesz co? Bardziej takie techno i muzyka imprezowa. O! Takie na rozluźnienie, taką motywacyjną też potrafi puścić, także ma szeroki repertuar Patryk. Jest szeroki ten. No dobrze, to dobrze też wiedzieć, że Patryk jest taką osobą. Moi drodzy, odbieramy ostatni telefon. Czy my kogoś teraz mamy, czy czekamy na ten ostatni telefon? Michał, podpowiedz mi na ucho, bo jest telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo witam, kogo gosz? Cześć. Maciek spod Krakowa. Dobry. No to dawaj, Maćku, co tam? To ja mam takie dwa pytania. Pierwsze, nie oglądam programu od początku, to powiem, więc nie wiem, czy dyskutowaliście o dzisiejszym naszym lewym skrzydle. O dzisiejszym lewym skrzydle? Nie dyskutowaliśmy. No i chyba go dzisiaj nie było, tak mi się wydaje. Czy w ogóle zauważyliście, kiedy Krajewski zmienił się z Czuwarą? A to jest dobre, bo ja rzeczywiście, jak powiedziałeś, Czuwara raz przechwycił piłkę i ty krzyknąłeś brawo Janek, to ja też nie zauważyłem tego momentu, kiedy on wszedł na parkiet, faktycznie. No właśnie, więc według mnie tu też jest problem na tej połówce, no bo jednak Przemek Krajewski jest jak jest, ale to jest jednak topka u nas w kadrze, no a dzisiaj go w ogóle nie było widać. Ja nagle patrzę na powtórce, a tam na lewym skrzydle Janek Czuwara. Mhm. I no to chyba też niezbyt dobrze świadczy o naszym następnym meczu ze Słowenią, że nie wykorzystujemy tych skrzydeł. Jednak Arek, no chyba większość tych bramek zdobył z kontry i z karnych. A naszą chyba w tym momencie najsilniejszą, naszą siłą kadry to są skrzydłowi, a nie... No to tutaj możemy zapytać skrzydłowego z kadry, czy ci skrzydłowi w tej taktyce rzeczywiście w ofensywie są wykorzystywani, czy niekoniecznie? No myślę, że tak, no wiesz, pozycja skrzydłowego jest o tyle specyficzna, że to co nam wykreują rozgrywający, no to musimy kończyć i... Gdzieś tam tych podań rzeczywiście było mało do lewego skrzydła dzisiaj. Arek, z tego co pamiętam, miał chyba 2 albo 3 rzuty z prawego skrzydła. Mhm. Ale no jednak jakby patrząc na taktykę, no to grasz tak, jak ci przeciwnik pozwala. Więc jeśli przeciwnik ci otwiera tą strefę gdzieś tam do zewnątrz, no to robi się to miejsce dla skrzydłowych. A jeśli będziemy zagęszczać wszystko do środka, no to wiadomo, że skrzydło będzie niewidoczne. I to w głównej mierze zależy od tego, jak rozgrywający wypracują nam pozycję. Mhm. Dobra, drugie pytanie twoje. No to drugie już nie odnośnie kadry, ale odnośnie Duńczyków, bo tutaj nie wiem, który z was zarzucił, że Duńczycy, no to na mistrza. Ale czy nie uważacie, że poraz... Myślę, że wszyscy no, tak powiedzieliśmy, że generalnie ciężko będzie ich zatrzymać, no? No ja bym bardzo nie chciał, bo dla mnie to jest stara kadra już... Mogliby coś nowego wymyślić na tych mistrzostwach, jak na przykład Norwegia. No mi tej Norwegii zawsze było żal, bo nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie, ale miałem jak oni... Jakby Polska skończyła grać na wysokim poziomie, tą Polską nową stała się Norwegia i też zawsze byli blisko i zawsze im było ciężko coś wygrać, nie? Jak Wesprem... Jak Wesprem, tak, tutaj w Lidze Mistrzów. No i właśnie Duńczycy po raz drugi z kolei mają w sumie tak dosyć łatwą drabinkę, tak jak 2 lata temu. Też tu łatwiutka grupa, drużyny spoza Europy, kolejna drużyna z Europy, Chorwacja, no a potem w ćwierćfinale, no to już jednak się schodki zaczynają, więc dla mnie to jest troszeczkę takie podejrzane, ale no ci Duńczycy to znowu mają taką łatwą tabelkę, tu sobie zagrają 3 mecze, potem znowu z Chorwacją niby ciężki, Egipt no to też niby ciężki, no jednak nie ma co porównywać Egiptu do... A przegrali ostatnio z Egiptem. Wiesz, tym Egiptem to uważamy, bo to jest taka drużyna, moim zdaniem, z tych wszystkich najbardziej nieobliczalna. Jeszcze tych... brakuje im Omara Yahyi. Tak, dokładnie. No tak, to jest problem. A, to nawet nie widziałem, że on nie gra. No to nie widziałem, że Yahyi Omar nie gra. No to jeszcze ułatwia to bardziej sprawę, no ale Egipt jednak to nie jest Francja, czy nawet nie jest Słowenia. No chyba Słoweńcy dysponują lepszym składem niż Egipt czy Chorwacja. I Chorwacja ostatnimi czasy, no to jednak zalicza... tak potężny zlot, że to jest nieprawdopodobne. No i ostatni sukces to chyba to wicemistrzostwo Europy, gdzie też się chyba znaleźli jakoś tak dziwnie. No i czy uważacie, że Dania nie jest tak trochę pchana? Nie, no... Przez związek. Zależy no, też pewnie od szczęścia, od losowania właśnie, no jednak losowanie... Myślisz, że były podgrzewane kulki, bo ty tak trochę coś... No.
Coś sugerujesz tutaj? No, w futbolu właśnie tak czasem bywałem, to nie... W szczypiorniku też to wszystko jest możliwe. Nie, szczypiorniści to jest czysty sport, dżentelmeński bardzo. Więc myślę, że no, taki... Dzisiaj właśnie widziałem między Arkiem a Remiling kilka spin. No. No. Ale to pewnie w klubie sobie wszystko wytłumaczą. No ja w każdym razie nie jestem bardzo zadanią, bo dla mnie to jest troszkę przehypowana. No już swoje też wygrali. Na pewno byłoby fajnie, żeby jakiś zespół tutaj rzeczywiście wzniósł ten puchar, który... Znaczy, taka Norwegia była, no tak, wiadomo, ale taka Norwegia też by była... Wiecie co, każde mistrzostwa kreują jakąś reprezentację, stają się jakąś taką nadspodziewanie dobrze, czarnym koniem, tak jak chociażby Maroko w piłkę nożną. Tak, albo gdzieś. Katar w piłkę ręczną. Albo Katar w piłkę ręczną, no to sobie... Co sobie kupili, to kupili, tak. No. Ale no ja liczyłbym sobie, żeby te mistrzostwa też pokazały nam, że może nie tylko Europa, albo nie tylko te tuzy, które gdzieś tam ta dziesiątka zawsze się przewija, tylko wymienia się miejscami, tylko żeby ktoś taki świeży wkroczył w te poczynania. Byśmy my byli tym czarnym koniem. Ale to oczywiście ja sobie tego życzę, ale no, chciałbym zobaczyć jakąś egzotykę tam, nie wiem. Bo był taki turniej, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale Handball Euro 2004, szybko wpiszę, tam Słowenia bodajże była gospodarzem, dobrze tak. Pamiętałem, i oni dopiero w finale przegrali z Niemcami. I to było tak, że oni szli, ja pamiętam, że ja to obserwowałem, bo to jeszcze nie była ta wielka Słowenia, która się potem gdzieś tam narodziła, ta mocna Słowenia, i oni tak szli i ciężko ich było wtedy zatrzymać, no i dopiero w finale, to by też tak możemy. Ja miałem 6 lat, to się nie wypowiem, wiesz. To prawda, ale no, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby teraz Polska taką Słowenią została. No ja też bym tak. Wygrywając ze Słowenią zresztą, nomen nomen. No ale co o tym meczu ze Słowenią sądzisz? Boisz się, czy się nie boisz? Drogi widzu. No ja takie mieszane uczucia, gdyż najbardziej się boję tego. No dzisiaj widziałem, jak lecieli w ten środek. Mm-hmm. A jednak no Francja nie ma kogoś takiego jak Blagociska, który no, jest fenomenalnym obrońcą na skalę całej piłki ręcznej światowej. Więc no tu się trochę boję o Szymona. Ale może go sprowokujemy i wyleci, bo to jest fenomenalny obrońca z no, inklinacjami do czerwonych kartek. Tak, mam. Ale my... Nie mamy akurat takiego prowokatora, no może Olejniczak, ale to tak właśnie chyba wcześniej mówiliście w studiu, że jak mu Patryk czy Talant powiedzą raz, dwa, trzy, to on robi raz, dwa, trzy. No to my niestety nie mamy takiego prowokatora u nas w kadrze. No jedynie Arek dzisiaj nie. Taki tak. Michał Kubiak by się przydał, nie? Żeby go tak trochę drażnić. Podejście pod Blagotinszeka oczywiście może się skończyć czerwoną kartką dla Słoweńca, ale też może się skończyć końcem turnieju dla naszego jakiegoś zawodnika. To samo jest, jak ktoś za bardzo podleci pod Tomka, no, bo to są podobne parametry. Znaczy, Tomek jest na pewno, imadło podejść. No, tak, no. Tomek jest na pewno silniejszy od tego Blagotinszeka. No tak, ale oni raczej przeciwko sobie nie zagrają, bo oboje schodzą w odpowiednich momentach. No tak. Ale właśnie tu bardziej... Blagotinszek się zderzą, schodzą. Blagotinszek coś tam gra w ataku Może zabłądzą i się spotkają. No. Zderzą się, schodzą, zbiegając do strefy z nian, słuchaj. I tam aż spodek no, się zatrzęsie. No, była taka sytuacja, że Tomek by się spotkał z Blazem i by mieli oboje dostać czerwoną kartkę, no to ja to kupuję. Jestem jak najbardziej za. Jakby u nas miał zejść Tomek... A u nich ten? Blat, no to ja jestem jak najbardziej za. No bo już Tomka jeszcze jest w stanie zastąpić Chrapkowski. To jak opowiadał Stan tą anegdotę z Szymonem Marciniakiem, że grała Borussia Dortmund z Realem Madryt i wtedy jeszcze Cristiano Ronaldo był w Realu i tam jakiś Hummels albo ktoś się z nim zderzył i się zastanawia Szymon Marciniak, czy dać... czy tam się pobili, coś tam było między nimi tak, czy dać dwie czerwone, czy dwie żółte, to Hummels przeanalizował szybko, jaka będzie strata dla drużyny, jak go nie będzie, jaka będzie dla roli. Mówi, dwie czerwone, panie sędzio. To na tej samej zasadzie. Dobra, słuchaj, dziękujemy, bo tu już pół do zwybija, miło, że zadzwoniłeś, że byłeś z Dabi. Panowie, jeszcze na koniec, bo tak jak kopciuszki będziemy, takie trochę przyciężkawe kopciuszki uciekać, jeszcze jakieś takich kilka słów przed Słowenią, jakiś taki statement i się żegnamy. Pani Mateusz. Za co mam powiedzieć? No. Chętnie pooglądam na żywo, bo jadę, wybieram się na mecz. Oczekuję fajerwerków, wirtuozerii i ogromnego charakteru i pokazania niesamowitej interakcji z publicznością i żeby te cechy ewolucjonalne się ukazały w naszej reprezentacji w większej skali niż w dniu dzisiejszym i będziemy się cieszyć. Nawet wczorajszym, bo północ wybiła. Panie Dawidzie. Ja jestem optymistycznie nastawiony przed meczem ze Słowenią. Myślę, że chłopaki podołają. Dadzą radę, wywalczą to zwycięstwo. Dzisiaj pokazali charakter olbrzymi do gry.
Fajnie się to momentami oglądało i myślę, że ze Słowenią zagrają jeszcze lepiej. To ciśnienie z nich zejdzie po meczu otwarcia i będziemy mieli dwa punkty. Tak. Pytacie, kiedy ruszą zapisy na nowy kwartalnik sportowy. Niebawem będą reportaże. Mój z Australii, jak tam dolecę i mi samolot nie spadnie. Będzie reportaż Mateusza Janiaka z Maroka, Dominika Piechoty z Buenos Aires, Kuby Białka z Kataru, a być może także będzie fajny reportaż z NBA, także warto na ten kwartalnik się będzie zapisywać, bo naprawdę odwiedzimy kilka kontynentów, żeby dla was tak zwany towar premium, towar VIP zrobić. Dzisiaj powoli kończymy. Dziękuję bardzo, Mateusz, że swoim zwyczajem tym razem nie zdemolowałeś nam studia. To jest... Jeszcze będę wychodził. Jeszcze będziesz wychodzi. Nie chwalmy Jan Kessa przed zachodem słońca. No tutaj taka opoka Gwardii Opole, idol Andrzeja Widomskiego, przyjaciel Rafała Kuptela. Tam był, Mateusz, wiesz, kto tam to pisał, bo ja już wiem, kto to pisał. To jaki pisał? Maciej Zarzycki. Aha! Bo mi pisze, że mam mu odpowiedzieć na pytanie, czy bym zawalczył w Fame MMA. Ja poproszę jeszcze raz, bo to jak ktoś mi na ucho... Jeszcze raz, przepraszam, to halo? Stan? Dobrze, zapowiadamy jutrzejszy Hate Park, proszę bardzo, właściwie dzisiejszy. Tego po lewej znacie, tego po prawej też znacie, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Co prawda nie o piłce ręcznej, ale o nauce, ale też będzie spoko. Dawid Fedeńczak, Azoty Puławy, reprezentacja Polski, szeroka kadra. Na mundialu go nie ma, ale nie przeszkadza mu to, aby o tej kadrze ciekawie mówić. Dziękuję ci bardzo. Dzięki również. Kamil Gapiński, dziękuję wam bardzo, bardzo gorąco. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zabawić. Siłą rzeczy będzie o... To jak coś pogadamy, to jeszcze pozdrowienia może, co? No, bardzo proszę. Pozdrawiam znajomych, tak zwane szerszenie. No i oczywiście fusy z kadry pozdrawiam wszystkie. Rodzinkę i... Narzeczoną jeszcze również. Musisz. Koniecznie. Oczywiście, że tak. Ty, ktoś mi mówi, żebym go pozdrowił, tylko nie pamiętam kto. Paru... Tomasz Wróbel, pozdrawiam cię serdecznie, bo zawsze mówiłeś, że o tobie nigdy nie mówię, także o tobie wspominam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i wszystkich tych, których miałem pozdrowić, a zapomniałem. Stefan pisze, no i nie wiem, który to Jankes. Stefan. Stefanie, no. Tomasz. Jankes. Voilà. Absolutnie. Jeden, jedyny, niepowtarzalny. Słuchajcie, prawdopodobnie będziemy dostali na ucho informację ciągnąć ten Hate Park do rana, bo coś się zaczęło i nie możemy zejść za ten. Ale mam trening rano. Dobra, to akurat prosto z tego. A słuchaj, to trener cię usprawiedliwi, bo na przykład nie oszukasz, nie będzie myślał, że go oszukałeś, bo balujesz, bo będzie się widział w studiu, że jesteś. Ja Kowala wyślę za mnie. Tak, a właśnie, ty Kowala i wszystko się nie zgadzać. To będziemy bić teraz rekord w Hate Parku 24-godzinnym. Przypominaj, moi drodzy, sobota 20:30, mecz Polska-Słowenia. Potem to nasze trzecie spotkanie grupowe z Arabią Saudyjską, które teoretycznie powinno być najłatwiejsze i to by było na tyle. Być może teraz nam się uda skończyć. Mieliśmy problemy z tym, żeby skończyć. Był czas na pozdrowienia. Dobra, jednak. Słuchaj, no. Gatak. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.